każdy o tym dobrze wie, że samemu w życiu źle. Kochać chcę i kochanym być, bo żyje się raz. Miłość to jest dziwny stan, że choć rani, leczy zaś. I bez niej żal każdego dnia, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Wiesz, gdy nie kochasz, jest ci źle. To jest prawda stara jak świat, bo żyje się raz. Masz już sobie kogoś, kto będzie z tobą dzień i w noc. Wtedy ktoś odmieni twój los, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Miłość każda jest jak lek na kłopoty i zmartwienie. Póki czas, poznaj jej smak, bo żyje się raz. Witamy wszystkich hodowców w kolejnym materiale na kanale Gołąb w sieci. Dziś gościmy w oddziale, którego nazwa można powiedzieć jest praktycznie najtrudniejsza w Polsce, bo to oddział w skrócie PPM, czyli Półtusko-Przasnysko-Makowski u kolegi Kamila Biragi, czyli pierwszej hodowli w kategorii roczne regionu pierwszego Łódź, trzeciej hodowli w kategorii B, też w regionie Łódź. Witamy wszystkich hodowców. Witamy, nazywam się Kamil Biraga. Tak jak tu kolega Radek przedstawił, lotuję w oddziale Półtusko-Przasnysko-Makowskim 0466. Moja hodowla się zaczęła od roku 16. Te początki były trudne ze względu brak wiedzy, może brak materiału. Ale powiedzmy tak, 2016 rok to jest pierwszy sezon, kiedy w ogóle zacząłeś na młode. Tak. I teraz pytanie, czy styczność z gołębiami wcześniej miałeś, czy zaczynałeś zupełnie od podstaw? Styczność była z gołębiami taka, że jeden wujek hodował gołębie, drugi wujek hodował gołębie. Gdzieś było to zainteresowanie, po szkole się chodziło, oglądało te gołębie, podglądało te gołębie. A pamiętasz jakieś właśnie takie historie, powiedzmy, z tych pierwszych okresów, kiedy to interesowanie jakby do ciebie przychodziło gołębiami? No to pamiętam, że w 2021 roku chyba gołąbek... W 2001 gołąbek na Derbowskiej Obrączce weszedł do nas do szopy, bo tam były ziarka. I gdzieś tego gołębia trzymałem w klatce od króli. Opiekowałem się nim, później wziął go wujek, no bo tak warunków nie było. I... No później jakaś była przerwa, bo to kawalerka i w ogóle. Tak jest. I później w 2016 roku kolega Jacek Goliaszewski, co oczywiście pozdrawiam, zaraził mnie to hodowlą, zaproponował mi gołębniki, gdyż szybko się zgodziłem na te gołębniki. No i przewieźliśmy te gołębniki i zaczęło się sprowadzać gołębie od różnych tam hodowców. Były to gołębie, uważam, dobrej klasy światowej, lecz brak wiedzy, no i te wyniki nie były takie, jakbym chciał. W 2018 roku poznałem Tomka Rumińskiego, no i już pojechałem do niego, sprowadziłem gołąbki i po podpowiedziach jego wszystko to zaczęło kwitnąć, jakbym to nazwał. I wyniki się już takie zaczęły na skalę sekcji, oddziału, gdzieś tam w okręgu, gdzieś w regionie. To o tym sobie za chwilę, Kamil, porozmawiamy. Powiemy,
jak tej hodowli gołębi i tak dalej, tego obserwowania się uczyłeś. Natomiast chciałbym Cię zapytać o ten 2016-2017 rok. Jakie błędy popełniałeś? Aha, no to takie były błędy na przykład, że ładnie gołębie młode leciały, gdyż brak wiedzy było i w dzień koszowania gołąbki wypuściłem, co jakiś oddział puszczał gołębie, leciało tam około 500 sztuk gołębi. Aha. I te gołębie moje się wcięły, no to pierwsze gołębie wracały po godzinie 14, a o godzinie 16 było koszowanie. Na szczęście wszystkie te gołąbki wróciły bez strat, no ale stało się tak, że już szpicowych konkursów nie zrobiły i chyba tam prawdopodobnie złapałem dwa konkursy. Trochę się zmęczyły w dzień wkładania, to już niedobrze. Nie? No już niedobrze. No jeszcze było, no hodowcy błąd. Później na gołębie roczne też ładnie się sezon zapowiadał, łapałem te komplety. Nie było to szpicy, ale łapałem te komplety, gdyż lot czwarty, jak się nie mylę, taki był deszczowy, że z lotu 200 km gołębie siadały 4-5 godzin gdzieś. No i tam cały oddział poniósł katastrofę na gołębie roczne i ja też się do tych hodowców zaliczałem. No i chciałbym właśnie, przepraszam na chwilę Ci przerwę, ale właśnie może na początku wspomnimy w ogóle o tym Waszym oddziale, jak on wygląda i tak dalej, ilu macie członków i o rozpiętości jakby, w której ten oddział jest jakby zawarty, bo to jest dosyć spory rozrzut i żeby jakby mówić o tych kolejnych rzeczach, to sobie nakreślmy, jak to wygląda właśnie. No my mieszkamy akurat i nasz oddział się znajduje w centralnej Polsce. Na tamten czas gdzieś było 100-105 członków w oddziele i no rozrzut gdzieś był 80-90 km wzdłuż i wszerz. Na tą chwilę oddział jest to chyba największy w okręgu, 156 członków i też ten rozrzut jest 90 długi z 90 szeroki. No i właśnie, i teraz chciałbym zapytać o Twoje wnioski lotowania w takim oddziale. Jak do tego na początku podchodziłeś i jakie jakby zauważyłeś zależności później? Jak na przykład odbywa się sezon lotowy? Jak po prostu to wygląda? No bo mamy różne wiatry, różne loty, no to, a rozrzut na pewno ma wpływ, nie? To na początku dużo hodowców w błąd mnie wprowadzało, no i mówili, że dobre gołębie w każdych warunkach sobie poradzą. W jakimś stopniu to jest prawdą, w jakimś stopniu nieprawdą, gdyż dobry gołąb obroni się w każdych warunkach, tylko nie będzie to szpicowych konkursów, a teraz się liczą tylko szpicowe konkursy, bo bez takich konkursów nie będziemy istnieć na listach ogólnopolskich. I no trzeba, dobry hodowca tylko czeka na loty sprawiedliwe pod wiatr, gdyż moje gołębie teraz uwielbiają takie loty i na takich lotach radzą sobie wyśmienicie, a na lotach z niesprzyjającym wiatrem, gdzie na przykład skupisko ludzi jest u dołu 30 km niżej niż ja, na przykład 80%, a u góry 20% czy 30%, coś takiego, i gołębie zajdą dołem, no to każdy hodowca złapie po jednym konkursie, jest tu automatycznie 80 konkursów, tak? Tak jest. A jak zajdą górą, jest to 30 konkursów, bo jak każdy złapie po jednym. No i czyli tutaj jakby nakreśliłeś nam, z jakimi problemami musi się mierzyć hodowca lotując w takim oddziale. No dokładnie. I właśnie to chciałem od Ciebie usłyszeć i dlatego teraz chciałbym przejść do tego, że powiedziałeś, że lubisz loty wymagające, takie powiedzmy pod wiatr i tak dalej. W tym roku był to dobry jakby sezon do tego, żeby to pokazać. No w tym roku był to sezon, bo dobry gołąb przy prędkości 1200-1250 lub poniżej, no to jest duża powtarzalność dobrych gołębi, a jeśli lot jest 1800, 2000 nawet przeszły były takie loty, to wiadomo, że to siadają inne gołębie i taki gołąb dobry zrobi dwa konkursy, a trzeciego mu brakuje. No i gdzieś mamy ciężej ugrać na przykład dobrą jakąś kategorię, no bo jak na przykład tam na Śląsku czy gdzieś oddział jest o rozpiętości 10 km i gołębie siadają w punkt, no to tam tylko szybkość gołębi, a u nas, gdzie wiatr poniesie, tam gołębie siadają. Tak jest, dlatego może powiedzmy sobie trochę więcej o tym sezonie, jak on z Twojej perspektywy w ogóle wyglądał, od początku jakby analizując go
Te pierwsze loty, no to od razu były loty, powiedzmy, wysiłkowe. Znaczy, pierwszy lot był lot z wiaterkiem. Aha. Jak się nie mylę, to była gdzieś 1400 prędkość. Ale jeszcze gołębie nie były rozlatane. 80 parę na godzinę. No, gołębie jeszcze nie były rozlatane, bo większość ludzi trenuje, większość ludzi nie trenuje. No i te gołębie wytrenowane miały większe doświadczenie odrywać się. No i ten lot był też udany. Już tam nie pamiętam, która to była seria, ale wiem, że czołowa, może i nawet pierwsza. Ale no, uważam, że udany to był lot. Też dużo gołębi poszło, bo tam koło 5000. To poszło dużo. No drugi lot już był z wiaterkiem, to myślę, że wbiłem tam, dokładnie nie pamiętam, no bo to było tyle lotów i na młode, i na stare, ale to było prawdopodobnie pierwsza seria i pierwsze gołębie. Drugi lot już był pod wiatr. Pod wiatr, no to już był wymagający lot. No i ogólnie reszta lotów pod wiatr była, tam chyba ze dwa w sezonie jeszcze później były z wiaterkiem, ale tak to były loty wymagające, gdzie gołębie dobre siadały i powtarzały tak, jak mają powtarzać. No właśnie, i dlatego teraz możemy wspomnieć o tych wynikach tego sezonu. Jak to wyglądało, bo powiedzmy, już później na szczebel okręgu i tak dalej, trochę te kategorie musiałeś rozłożyć, ale gdybyś mógł od takich samych podstawowych tych kategorii zacząć. No gdybym złożył normalnie jedne kategorie na maksa, no to kategoria A z 50 była 90, kategoria B była z 50 97. Oczywiście 30, podkreślam, że 38 była kategoria A z całości, bo tych gołąbków było 100 z kawałkiem, tam 107 chyba było ich dokładnie do lotu, i kategoria A z całości była 38 tam z groszem, a kategoria B 70 z groszem, ale niestety no, z takiej ilości ciężko wybrać 50. Może przyszły rok będzie lepszy, lepsze gołębie pójdą do 50. Zawsze sobie tak powtarzamy. No, zawsze sobie tak powtarzamy, dokładnie. Ale mam nadzieję, że będą loty pod wiatr i tam gołąbki dobre będą walczyły. Tak jest. Jeszcze możemy wspomnieć o kategorii gołębi rocznych, o lotnikach w regionie, bo lotniki w regionie twoje też są dosyć wysoko. No tak. No ogólnie od 4 lat wygrałem GMP na gołębie młode w oddziele. 3 lata z rzędu prawdopodobnie wszystko wygrałem, co tylko było do wygrania na gołębie młode. No, dosyć tych lotników było dużo, bo na 60 lotników może z 40 było moich, z czego z 21 w oddziele, no to jest wynik dobry. I ogólnie gołębi młodych nigdy dużo nie chowałem, tylko to były ilości 50, 60, 80, no w tym roku było 100. I z takich ilości jak 60 gołębi potrafiło siadać pierwszych gołębi 30 na raz. Z takiej małej ilości, no to uważam, że musiały być gołębie dobre i szybkie i dobrze prowadzone, bo przypadkowe gołębie tak nie siadają. I na gołębie stare w tamtym roku też już dobrze leciałem. Gdzieś tam w tych kategoriach byłem drugi przeważnie, no bo był tam jeden taki hodowca u nas, dobry, świętej pamięci, Michał Tarczyński, wielokrotny mistrz okręgu regionu, 6 przodownik Polski z tamtego roku. No i ciężko było, ale to były minimalnie, do któregoś tam lotu prowadziłem, później lot był bardziej sprzyjający dla niego, no i gdzieś te gołębie, seria była dobra, ale te gołębie gdzieś jego trochę gęści siadały. Ale już walkę nawiązywałeś, dobre oznaki. No, ale już walka była nawiązywana. No i ten rok potwierdził, że na 13 czy tam 14 lotów z lotem 950 km, no to mogę się pomylić, ale gdzieś 9 było wygranych. To jest, uważam, że przy takim rozrzucie, no to... I teraz jeszcze zaznaczmy jedną rzecz, bo ty powiedziałeś o kategorii A, powiedziałeś o kategorii B, natomiast ty koszowałeś też gołębie na te loty, powiedzmy 900+, plus lot narodowy Bruksela, który do ciebie to jest odległość? 1154 km z Brukseli jest. No i ogólnie ja się specjalizuję wszystkimi lotami, czy to jest na młode 100 km, czy to jest 1154 Bruksela, obstawiam wszystkie loty, bo uważam, że no ktoś to musi robić. Lubisz lotować po prostu. Po prostu lubię lotować i nie boję się wyzwań.
I na przykład chciałbym podkreślić, że w tamtym roku była Bruksela dwudniowa. 5 gołąbków zakoszowałem, no 5 najlepszych lotników na dalekim dystansie, no i 5 było w konkursie. Najdalszy gołąb, niechby tam był 100 czy tam 100 któryś w strefie czwartej, co dało mi to miejsce, 11 miejsce w Polsce z lotu narodowego Bruksela. Później ostatni lot był 950 km Bad Bentheim. Też zakoszowałem 9 gołębi, no ale to był lot 3-dniowy, bo były 3 dni ulewy, że świata nie było widać. Gdzieś tam na drugi dzień gołębie się przebijały, ja miałem jednego. No i ten lot ogólnie średnio wyszedł, bo były 2 konkursy tylko z typowanych. Gołąbki się poschodziły wszystkie, ale no gdzieś tam zabrakło, bo też w supermaratonie byłem 12 w Polsce. To i jeszcze chciałbym dodać 24 czy tam 5 przodownik Polski na gołębie młode, czyli potrafię gołębie latać na młode i potrafię gołębie latać na dalekim dystansie. Tak jest. I teraz chciałbym właśnie przejść do tego sezonu 2018, roku 2018, który można powiedzieć był takim rokiem przełomowym dla Twojej hodowli, bo właśnie powiedziałeś, że nabyłeś gołębie od Tomka. Wraz z gołębiami nabyłeś też trochę wiedzy. No to się zgadza, co oczywiście pozdrawiam Tomka Rumińskiego, bo myślę, że to on mnie naprowadził na te wyniki takie, jakie są i na te latanie gołębiami. Gdzieś obserwowałem to u niego, to co mówił, to od razu brałem to do głowy, rozkminiałem, zapisywałem to wszystko. I w 2018 roku gdzieś tam były zakupione pierwsze gołębie. Oczywiście na młode tam złapały mi adeno te gołąbki. Gdzieś tam sezon na młode był przemęczony. W 2019 już znowu pojechałem po gołąbki i gołąbki kupiłem. Uchowałem więcej gołębi. I w 2019 roku też sezon na młode był ciężki, lecz przeleciałem go do końca, ale z dużymi stratami, no bo też gołębie nie mogły dojść do siebie. Ale za to dzięczyły się na gołębie roczne, bo już byłem, jak się nie mylę, 5 w okręgu na gołębie roczne, a w oddziale gdzieś tam na 20 lotników było 10 moich. Z czego miałem w rejonie też pierwszego gołębia rocznego, co był lotowany na wszystkie loty, nie? I był pierwszy w rejonie, czyli musiał zaliczyć 500-ki, maratony, a też maratony były ciężkie, bo jeden był dwudniowy. I ten gołąbek też był wystawiony na wystawę okręgową, no to zajął tam 70. miejsce w Polsce, czy jakoś tak, już tak dokładnie nie pamiętam, bo dużo tego było. W 2020 też sprowadziłem gołębie od Tomka Rumińskiego i uchowałem młodych tam 50 parę i już wygrałem w GMP i to było chyba 4. albo 5. miejsce w okręgu. 4. chyba to było, jak się nie mylę, bo najpierw było 3., ale tam ktoś później złożył i to się zrobiło 4. I tu w oddziale wygrałem w GMP, byłem 2. z całości, ale taką małą ilością gołębi, nie? No i co roku od Tomka dobierałem gołębie, no uważam, że co roku lepsze gołębie, no lepsze gołębie, bardziej sprawdzone dobierałem i co roku chowałem, no i... I właśnie teraz kolejne pytanie odnośnie generalnie gołębnika rozpłodowego, gołębnika lotowego. Bazujesz na gołębiach, no, rozumiem, od Tomka? Bazuję na gołębiach od Tomka, no to jest 80% hodowli. Gdyż znajduje się te stare gołębie z linii Koniora, te, które latają na tych dalekich dystansach. Uważam, że twarde gołębie. No i pojedyncze gołębie były dobrane od Darka Olacha. Oczywiście też pozdrawiam. Na przykład wziąłem pełnego brata, 4. gołębia Polski, którego na przykład tego gołębia, co wziąłem, to był gołąb lotowany u Darka Olacha i był w drużynie 2. przodownika Polski, gdyż sprzedał mi tego gołębia ze względu, że przestał lotować na gołębie stare. Były gołębie też z Tadeusza Pałki z Lubania. Uważam, że to, no chciałem coś dołączyć do tych Tomka gołębi, bo no, dużo gołębi brałem od Tomka z tych podstawowych jego linii i chowając dużo gołębi zamknąłem się jakby w tej linii gołębi i musiałem coś dokładać nowego, żeby po prostu
Nie stać w miejscu. Nie stać w miejscu. I właśnie pytanie, gdybyś mógł powiedzieć o gołębiach, które przychodzą ci do głowy, które jakby no, największą wartość w ogóle wniosły na twój gołębnik. No to uważam, że taka samica, no nazwałem ją 32, pokazać ją czy? Tak, później ją zaprezentujemy. Aha, na razie chciałbym zrobić. No to nie był to wcale taki drogi zakup, bo tam nie pamiętam ile ona kosztowała, ale około 1000 zł, ale no od razu pierwszego roku z różnymi samcami ona wydała gołębie na komplecie konkursów. I do tej pory ona no wybitnym jest rozpłodowcem. Co roku chowałem z tej samicy po 10 gołębi, nawet raz na Krakus namówił mnie Jerzy Drzazga, co oczywiście też pozdrawiam. Pozdrawiamy Jurka. No, stary weteran Krakusa. Tak, Jurek zawsze namawia wszystkich na Krakus. No i namówił mnie, no i gdzieś z tej samicy poszły gołębie na 500 na finał, no i wszystkie sobie poradziły. No gdzieś tam siadały 149 chyba, no to jeszcze wygrał ten gołąb rezerwowego gołębia na następny rok, ale wszystkie wróciły, więc musiały się sprawdzać z tej samicy i w oddziele, i na tym wspólnym gołębniku. Oczywiście z tego wspólnego gołębnika chciałbym też dodać, że tu kolega Łukasz Jeznach od nas z sekcji kupił to samicę, co u niego też dużo wydała dobrych gołębi. I nawet w tym roku wziął też córkę z tej 32, jak to nazywam, nie? No i gdzieś tam jeszcze wziąłem taką samicę z samca 733, tego jego podstawowego, no to jak odbierałem u Tomka tą samicę, to akurat Tomek powiedział, no, że jeszcze z tej pary 733 jeszcze nie trafił się taki gołąb, żeby coś słabego wydał, tylko zawsze każdy gołąb coś wydał dobrego. No i tak się roześmiałem, mówię, zobaczymy, nie? Ale pierwszego roku uchowałem z niej, przekładając jajka, z 10 gołębi. I był trzeci lotnik oddziału, piąty lotnik oddziału, ósmy lub dziewiąty lotnik oddziału. No i w tej czołówce były gdzieś 4 gołębie, też z różnego kojarzenia, z czego trzeci i piąty to były gniaździaki, gdzie te gołębie też powtórzyły wartość jako gołębie roczne i też były w dziesiątce w lotnikach. No i jedna ta samica jest liczona w drużynie kategorii B97, co trzecie miejsce w regionie to jest. I miejmy nadzieję, że czołowe miejsce gdzieś tam w Polsce, w 30 czy tam w 25, nie? I chciałbym jeszcze podkreślić, że wziąłem taką samicę Pstro, numeru to nie pamiętam, później ją zaprezentujemy, co jej matka przez 5 lat zrobiła 58 konkursów, była pierwszym lotnikiem okręgu w weteranach, u nich jest taka klasyfikacja i matka tej samicy, co wziąłem, była 3 razy czwarta w Polsce. No trochę pecha miała, ale 3 razy czwarta to jest, uważam, super miejsce. Tak jest. I dlatego teraz, Kamil, żeby jakby łatwiej o tym opowiadać, zaprezentujemy sobie kilka gołębi rozpłodowych, najfajniejszych z twojej hodowli, które wybrałeś do prezentacji. Później powiemy sobie trochę o metodzie lotowania. No dokładnie. O której warto też powiedzieć, bo jakby gołębie prowadzisz na 2 sposoby. No, trzeba kombinować, żeby się uzupełniały. Jeśli chodzi o metodę, powiedzmy taką początkową przed sezonem lotowym, ale też jakby w trakcie sezonu trochę sobie rozgraniczasz gołębniki na zasadzie w ogóle prowadzenia. Dokładnie. Czyli no, przygotowania gołębi, o tym też sobie powiemy. Natomiast tak jak mówię, teraz zaprezentujemy gołębniki rozpłodowe, postaramy się, żeby tą rozmowę sobie jakby rozłożyć tak, żeby dobrze się ją oglądało. Dobrze. Także teraz, Kamil, przechodzimy do prezentacji gołębi rozpłodowych. Zaczniemy sobie od samicy. Tak, to jest to samica, podstawa gołębnika u mnie, po samcu 733 od Tomka Rumińskiego z Fabra i matka tej samicy to jest siostra olimpijki 7150. No jest to samica kapitalna, bo wydała bardzo dużo lotników czołowych oddziału, czołowych okręgu. Nawet w tym roku samczyk jako młody z pierwszego lotu był drugi na oddział, z czwartego lotu był trzeci na oddział, ale z czego usiadło 13 pierwszych gołębi, no i po prostu tak się odbił ten gołąbek. Jest to samica kapitalna, troje jej dzieci jest liczonych w drużynie
trzecie miejsce w regionie łódzkim. Do B? Do B kategorii. Troje jej dzieci, to już nie jest przypadek. Mhm. Ona jest z rocznika? Z rocznika 2020. Może pokażemy jej numer? 17428. 2020 i już trójka dzieci w drużynie. Także te dzieci jej to są wszystko dwulatki, czy też? W drużynie jest samica z 21 roku, samica roczna z 22 roku i samczyk z 21 roku. Czyli dwa dwulatki, jeden gołąb roczny. Tak. Także tu mamy pierwszą samicę rozpłodową. Gołąbki ogólnie się pierzą, to tak nie wyglądają jak... Ale pierzą się, to znaczy, że są zdrowe. No. Także teraz prezentujemy drugiego gołębia rozpłodowego, też oryginalny gołąb od Tomka. Tak, oryginalny gołąb od Tomka, 7532 numer gołębia, z 19 roku. Jest to podstawowa samica, która myślę, że najwięcej szczęścia mi dała, bo w pierwszym roku już z różnego kojarzenia były gołębie na komplecie konkursów z niej. I co o niej wspominałem, że na wspólnym gołębie Krakus troje jej dzieci wróciło z lotu 500 km. Więc mnie to cieszyło i to był gołąb, który też wygrał gołębia następnego na drugi rok. Czyli gołąbek był darmowy. Jest to gołąb na szybkim skrzydle, co też zwracam uwagę na to. Chodzi ci o te ostatnie lotki? No, tak. No, że dobra wentylacja, to gołąb może robić przewagę. I matka tego tej samiczki to jest siostra 5. asa Polski w dalekim dystansie. 864. W średnim dystansie, tak, dokładnie. A ojca brat jest piątym lotnikiem, znaczy ojca brat jest piątym asem Polski w G. Tak jest. Także tu też nie było przypadku. No też nie było przypadku. No dobierałem te gołębie z tych podstawowych linii, bo no, były gołębie to sprawdzone, co u Tomka Rumińskiego przez tyle lat dawały mu najlepsze wyniki, no i u wielu ludzi w Polsce też się pokazywały. Jest to samiczka kapitalna, hodowane było rocznie, też przekładane były jajka i hodowane było 8-10 gołębi w ciągu roku. Gdzieś ta drużyna była oparta na tych gołębiach i te gołębie się uzupełniały w trakcie lotów. Prezentuję gołąbka pstrego. Ojciec tej samiczki to jest wnuk siostry olimpijki 7150, a matka to jest samica. Już nie kojarzę numeru, ale ta samica 4621 dokładnie, lotniczka i to była samica trzy razy czwarta w Polsce i w tamtym roku była pierwsza w okręgu. Przez 5 lat miała 58 konkursów, więc to był wybitny gołąb, no i taką córkę nabyłem, z czego ta pstra samica, co ją tu teraz reprezentuje, o numerze 17412. Wydała mi taką samiczkę, która jako roczna była drugi lotnik okręgu, a w tym roku ma 13 z groszem do kategorii A i też chyba jest liczona do kategorii B, ale do A to na pewno ma 13 z groszem, więc to jest kapitalny gołąbek, kończy się pierzyć. Czyli rozpłodowe gołębie dosyć szybko rozdzieliłeś? No, po drugim lęgu wychowanym gołębie rozpłodowe były rozpierzone i żeby się regenerowały na przyszły sezon. Chciałbym zaprezentować też samczyka, którego nabyłem w 2021 roku. Jest to gołąbek o numerze 20309. Jest to gołąbek, który ma w rodowodzie trzech olimpijczyków. Tego gołąbka na derbowskiej obronce, co miał tam 1,70 ileś w F, co to stanowi teraz podstawę gołębnika u Tomka Rumińskiego. I to jest wnuk gołębia olimpijskiego w kategorii A i wnuk złotej medalistki.
z matki strony. Ten gołąb jest piękny w ręce. No, to jest kapitalny gołąb. Już w tym roku jego syn, jako roczny gołąb, miał dwie jedynki na oddział. No nie był akurat w 50, ale za rok będzie. Ale swoje wylatał. I mam nadzieję, że za rok będzie pociecha z jego syna. Generalnie gołębie właśnie z tego olimpijczyka w F-Tomka, to one w budowie są właśnie takie... No kapitalne gołębie. Duże, no. Duże dosyć gołębie, nie? Tu nie trzeba gołębia układać, żeby on leżał po prostu w ręce. Pełne na mięśniu. Już chciałbym dodać, że tego gołębia, z dużej ilości gołębi, Tomek już mi w trakcie sezonu lotowego odłożył na bok. To więc to był zakup kontrolowany. Zakup kontrolowany już był odłożony na bok i czekał na odpowiednią osobę. Tu ostatniego gołębia podstawowego, którego chciałbym zareprezentować. Jest to z góry ojciec tego gołębia. To jest synem 999, a matka tego gołębia to była liczona do drużyny mistrza Polski u Tomka Rumińskiego w kategorii A. Numeru dokładnie nie pamiętam, bo to za dużo tego wszystkiego jest. W rodowodzie będzie napisane. Ale gołębek kapitalny też stanowi podstawę gołębnika u mnie. Wiele wydał dobrych lotników i też rocznie było dużo z niego chowanych. Gołąbek o numerze 8290. Gołąbek muskulaturny. Także Kamil, teraz sobie przejdziemy jakby wzdłuż gołębnika i powiemy, jak on jest zagospodarowany. Czyli tutaj pierwszy gołębnik, który mamy przed nami, on jest poświęcony dla gołębi. Dla gołębi młodych jest to gołębnik. Jak miałem 14 lat, brak jeszcze wiedzy, postawiłem ten gołębnik. Może za ładnie nie wygląda, ale jest funkcjonalny, no bo gołębie dobrze się w nim czują. Jest tu wsadzonych 30-40 młodych w tym gołębniku. Następny gołębnik, co tu pokażę, jest to gołębnik lotowy stary. Znajdują się tu gołębie samce, które lecą z dowieństwa suchego. Bo trochę tak praktykuję, jeden gołębnik jest gołębi obsadzonych, po których chowam na wiosnę i są rozdzielone 14 dni przed pierwszym lotem, no a ten gołębnik akurat leci na sucho i po nim nie chowam, bo praktykuję, która metoda jest lepsza, żeby na przyszłość wiedzieć. I już obrać jedną. I obrać jedną metodę. Aha. Tutaj są samiczki z dowieństwa suchego. Od tych samczyków, co dopiero pokazywaliśmy, które nie wychowuje młodych przed sezonem lotowym. One mają wolierę, ale w środku jest też gołębnik. Też jest gołębnik. I tutaj pytanie, te samice z suchego wdowieństwa, one dzień spędzają na tej wolierze? Nie, to jest różnie. Po prostu chcą to siedzą sobie w środku, chcą to siedzą na wojlerze. Jak jest ładna pogoda, to zazwyczaj siedzą na wojlerze i wypoczywają. Same podejmują decyzje i regenerują się przed lotem. Tak jest. Chciałbym tutaj zaprezentować następny gołębnik. Jest to gołębnik samców, gdzie gołębie wychowują młode przed sezonem lotowym, tak jak powtarzałem, i są rozdzielane 14 dni przed pierwszym lotem. Tak jest. Tu są samice od tych samców, które wychowują młode, siedzą całą zimę na wojlerze. W okresie sezonu lotowego jest tu siatka zasłonięta, żeby po prostu był półmrok, żeby gołębie wypoczywały, regenerowały siłę, mniej pierzały, bo wiadomo, czym jest ciemniej, to gołębie bardziej wstrzymują pierzenie i u mnie gołębie kończą
sezon na dwóch jednym piórku zrzuconym. Więc uważam, że takie gołębie, które mają zrzucone jedno lotko lub dwa, mają większą przewagę na ciężkich lotach niż gołębie takie, które mają zrzuconych 5 lub 6, bo i takie przypadki się zdarzały. Tutaj chciałbym zaprezentować gołębnik też młodych, co jest obsadzone co roku tam 30-40 młodych. I dlatego tak robię, żeby doświadczenie zdobywać. Na przykład testuję różne środki i jednym gołębiom na przykład daję czysto karmę, drugim daję coś na karmę, jednym daję do wody, drugim nie daję. I wtedy praktykuję, jak to się odbywa w sezonie. Czy to jest te, co dostają lepiej leco, czy te, co nie dostają lepiej leco, ale uważam, że podawanie zbyt dużo środków to jest błędne, bo to też się osadza na wątrobie, obciąża organizm. I jak siadało 30 gołębi pierwszych, to siadało porównywalnie tu i tu. Gdzieniegdzie było dwa więcej, gdzieniegdzie mniej więcej, ale mniej więcej to było porównywalnie. Oczywiście mówimy o lotach gołębi młodych, no i lotach na krótkim dystansie, no bo wiadomo, taki gołąb na maraton czy Brukselę to musi odpowiednio inaczej być przygotowany. Tak jest. O tym sobie będziemy rozmawiać już w środku. Natomiast gdybyś jeszcze kilka słów mógł powiedzieć o tych gołębnikach. Ten gołębnik, który mamy teraz przed sobą, mówię tutaj już o gołębniku dla gołębi dorosłych. Tak. To jest gołębnik całkowicie na ruszcie. To jest gołębnik, że środek gołębnika ma podłogę z rusztem, a wojlera jest typowo na ruszcie. Aha. No żeby mniej pracy było, bo też wiadomo, trzeba się zająć gospodarstwem rolnym i rodziną, a nie tylko latać ze szpachelką i sprzątać, nie? Dokładnie. No, a tak jest zawsze mniej pracy. Czyli w zasadzie na wszystkich gołębnikach jest ruszt. Ruszt, dokładnie. I to jest ruszt, który jest powiedzmy na podłodze. Na podłodze, tak. W środku gołębników jest ruszt na podłodze. I właśnie no, wejdziemy sobie teraz do jednego z tych gołębników lotowych i powiemy, jak to mniej więcej w sezonie wygląda. Dobra. Także jesteśmy w gołębniku lotowym. Lotowym, samców. No i chciałbym powiedzieć, no, że tak gołębnik jest sfunkcjonowany. Cele w sezonie lotowym są cały czas otwarte. Teraz są zamknięte, gdyż gołębie są dopiero rozsadzone. Wpuszczone gołębie też będą roczne i chcę, żeby pobierały cele. Gołębnik nie jest jakoś złoty, ale funkcjonalny. Gołębie się w nim dobrze czują, dobrze lecą. Tu akurat w tym gołębniku gołębie lecą z dowieństwa suchego. A suchego, ale generalnie oba gołębniki są podobne. Podobne, tak. Funkcjonują w ten sam sposób. I w ten sam sposób funkcjonują. Jakbym teraz miał stawiać gołębniki, to może by te gołębniki były zupełnie inaczej postawione. Ale jakie masz przemyślenia? Co no, byś zmienił? Zmieniłbym na pewno w dachu, żeby więcej światła wpadało do gołębniku, no bo na tych pierwszych lotach czym więcej światła i ciepła, no to gołębie szybciej formę łapią. U mnie jest w gołębnikach zimno i gdzieś ta forma dopiero przychodzi deko później. Aha, wiem. No to... Czyli to takie jakby obserwacje. A jeszcze jakieś inne rzeczy zauważyłeś właśnie, jeśli o to chodzi? No zauważyłem, że też w gołębnikach jak jest podłoga i szczelna podłoga, to mniej wilgoci jest, wtedy grzyb tak się nie namnaża. No i co tu więcej? Z takich obserwacji na ten moment tyle powiedzieliśmy, natomiast jeśli chodzi o ten gołębnik, tutaj właśnie pokażemy ten ruszt. Jest pełna podłoga. Czyli tutaj nie chciałeś robić na zasadzie, bo równie dobrze mógłbyś zrobić, żeby to wszystko spadało jakby na dół. No nie? Tak, ale... Ale tak jak mówisz o tej wilgoci. No, by była wilgoć i druga sprawa, wieje i też gołębie by się nie czuły komfortowo. A tak to po prostu mają spokój, ciszę. A jak często, jeśli chodzi o higienę w ogóle, jak ona wygląda u Ciebie no, w trakcie sezonu lotowego i poza sezonem? W trakcie sezonu lotowego jest gdzieś sprzątane, wysuwane i sprzątane z podróżd z celi co 2-3 tygodnie. Aha. A staram się dwa razy do roku z podróżdów sprzątać. Nie robić tego za często, no bo wiadomo, że trzeba też dużo czasu spędzać, a tego czasu cały czas no, brakuje. A tego czasu cały czas brakuje, no i trzeba też poświęcać się rodzinie, a nie tylko gołębiom. I tak
koledzy mówią, że prześpię w gębniku. No, ale zawsze muszą być tacy, co popierają to i co krytykują, nie? To oczywiście. Wszędzie... Wszędzie zdążyliśmy przyzwyczaić. No, to już trzeba się do tego przyzwyczaić. Tutaj też część gołębi jest... ogólnie gołębie jeszcze na ten moment tutaj nie rozdzielone. No, tu nie są rozdzielone, bo akurat wychowywały młode, no bo wiadomo, jak się dobrze leci i dobrym materiałem, no to... No warto jeszcze też zostawić dla siebie, nie? No, ale bardziej koledzy tutaj z sekcji, z oddziału, z sąsiednich oddziałów męczą, no, żeby coś tam dobrego zawsze uchować. Chciałbym też dodać, że tu dwóch kolegów z sekcji i akurat dwóch Łukaszów na przykład bierze gołębie przez 3 lata, gdzie się gołębie sprawdzają. Jeden kolega, na przykład Łukasz Jeznak, co też pozdrawiam, jest... Ja jestem pierwszy w rejonie, on jest w tym roku trzeci w rejonie, więc gdzieś te gołębie lecą i co roku nie szuka tam w Polsce gołębi, tylko po prostu nabywa ode mnie, czyli od kolegi z sekcji. Razem wywozimy gołębie, razem współpracujemy, pomagamy sobie nawzajem. Efekty są. Czyli da się. Czyli da się. No drugi kolega też ze 3 lata bierze, też czołówka u nas oddziału, co też mi zagraża i wybija mi te dobre konkursy, no ale uczciwość jakaś musi być i współpraca musi być po prostu koleżeńska. Grunt to wygrywać po prostu uczciwie i sprzedawać gołębie takie, które lecą, a nie jakieś odpady, nie? Bo na to się nie jest ciężko naciąć, powiedzmy sobie, po prostu jak to wygląda. No, ja na przykład chciałbym dodać, że jak jeździłem do Tomka Rumińskiego, a co roku ze 2 razy jeżdżę, to nigdy nie było tak, że Tomek na przykład przyniósł w klatce gołębie i te możesz kupić, tamtych nie. Po prostu to ja wchodziłem do gołębi rozpłodowego, do gołębnika rozpłodowego i sobie wybierałem to, co ja chciałem. Po prostu jeden kosztował 500, drugi 3, ale to po prostu... Ja brałem to, co chciałem i to jest inna sytuacja, zajść do takiego gołębnika i wybrać sobie, co hodowca chce, dlatego i do mnie, jak na przykład koledzy z sekcji przyjeżdżali, no to brali tego, co chcieli, a nie tego, co ja bym chciał im sprzedać. O. Tak jest. No. Dokładnie. Kamil, tutaj o gołębniku samców powiedziałeś trochę, przejdziemy sobie jeszcze do samic. No powiedzmy samice... One tu do tego gołębnika generalnie wchodzą. Tak, one wchodzą do tego gołębnika, wchodzą do celi, a samce w tym momencie siedzą u samic. Gdy samce wypuszczam od samic, to samice przeganiam do siebie. Od razu. Czyli tam. Nie mają już tu czasu, żeby sobie Bo nie chcę, żeby się parowały. Nie. Czyli one wchodzą do celi otwartej. Otwartej celi, dokładnie. Tu jesteśmy w gołębniku samic, no akurat siodełka tu są, były kiedyś regały, ale uważam, że siodełek jest więcej. W tym gołębniku średnio samic jest lotowych zawsze 30 parę. Dobrze się w tym gołębniku czują, bo w sezonie z tego gołębnika ginie mało gołębi. 5 samic, no to jest na nasze rozpiętości i centralne polskie, no to jest bardzo mało. Tak jest. Generalnie tutaj, powiedzmy, cała ta ściana praktycznie przednia to jest... Odkryta. Dokładnie, odkryta. Powietrza tu dużo wpada. Dużo. Z tyłu też za tobą... Z tyłu też jest tu wentylacja. Tu jest taki świetlik, żeby na wiosnę było więcej światła, bo też, no czym więcej światła na wiosnę, no to szybciej gołębie formę łapią, lepiej trenują. Mhm. I gołębie, które są już po prostu w formie, jak się wywozi, no to mniejsze straty. Nie dzieje coś się u mnie takiego, że jakieś tam zrywania skrzydeł, jak to ludzie mówią na tych filmach. U mnie nic się takiego nie dzieje w stadzie. Nie masz tego problemu. Nie mam takiego problemu w ogóle. A masz jakieś przemyślenia, z czego to może wynikać? No, to są różne sytuacje. Tak myślę, że albo gołębie niewytrenowane, na przykład jastrząb pogoni, gołębie nie są rozlatane, no i automatycznie jastrząb goni, on przyciśnie i wtedy automatycznie nadrywa ścięgna jakieś czy coś w tym momencie. Lub dużo ludzi ściąga gołębie ze świata, co uważam, że 70% może ludzi dba o gołębie,
a reszta to po prostu chowa, bo chowa, no i zajmują się handlem gołębiami, a nie lotowaniem. I mają jakieś tam na przykład salmonellozę stawową, czy coś w tym sensie, i te gołębie wtedy się zrywają, opuszczają skrzydła. Myślę, że to są te przyczyny gdzieś. No, no ja akurat gołębi nie sprowadzam, poza Tomkiem Rumińskim, czy tam pojedyncze gołębie były od Tadeusza Pałki lub od Zlubania, podkreślam, lub od Darka Olacha, tam były sprowadzone 3 gołębie. I więcej gołębi staram się nie sprowadzać, bo czym więcej się sprowadza, tym gorzej człowiek na tym wychodzi, bo później trzeba leczyć i tu tak to wszystko wygląda. Ja się problem, tak. Ja tutaj tylko nogą odgania samicę, bo ona już wyczuła, że jest przejście do samców. No, uperta. I to też akurat ta samica, co idzie, to z 500 8,5 godziny w upał pod wiatr siadła 6 czy 7 na rejon, z czego z następnej 500 też poprawiła i też była w 20 na rejon. Ale gołąb roczny za 50 był też w kategorii C, ta samiczka ma 9 z groszem. No tak jak mówiliśmy, nawet wystarczy tylko spojrzeć na tą kategorię A i tu już widać, jaki jest rozstrzał w wyniku z kategorii z 50, a spoza 50. No, 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 no 38 jest z całości. No. Głównie roczne gołębie wybijały i też nie wiem, na co się nastawić, czy po prostu napaliłem się i chciałem lecieć wszystkie kategorie dobrze, ale stwierdziłem, że chyba trzeba postawić albo na krótki dystans, albo na daleki dystans. I też stawiałem na to drużynę rocznych, bo u nas i w oddziele, i w okręgu, i w regionie jest 4 gołąbki z 5 konkursami, to się nazywa drużyna rocznych. I gołębie przeważnie roczne są za 50, no i też one wybijają. Chcąc wygrać w drużynę roczną, to trzeba gołębie wsadzać, a jak się wsadza gołębie, to też one wybijają gołębie inne z 50, no ale... Ale generalnie właśnie możesz o tym powiedzieć, o tym wyniku w kategorii rocznych. W regionie to jest najlepszy wynik. No to jest pierwsze miejsce w regionie, który jeszcze nigdy nie widziałem, żeby ktoś miał lepszy wynik. Nawet podkreślam, i z Tomkiem rozmawiałem, że on ma tam 200 z groszem, a ja mam 165. I jeszcze w całej Polsce, jak tam przeglądało się wyniki, nie widziałem wyniku lepszego. Więc myślę, że jakby coś takiego była kategoria w Polsce, jak ta kategoria rocznych, to byłoby to też czołowe miejsce w Polsce, a może nawet pierwsze. Tak jest. No. Także Kamil, pokazaliśmy, jak to wygląda w gołębniku lotowym. My sobie o tym jeszcze w domu porozmawiamy, natomiast teraz, żeby nakreślić właśnie, jakie gołębie lotowe największą rolę odgrywały, to kilka z nich sobie zaprezentujemy. No tak, lotowych gołębi zaprezentujemy i przede wszystkim rodziców młodych, które będą wystawione na aukcję. Mam nadzieję, że to są wystawione gołąbki od serca i jeśli hodowca którykolwiek ma jakieś pojęcie o prowadzeniu gołębi, to na pewno coś uchowa z tych gołębi dobrego, bo każdy z tych gołąbków w gniaździach albo zostanie u mnie, albo tu u kolegów w sekcji lub w oddziele. Także teraz przechodzimy do prezentacji gołębi lotowych. Ty powiedziałeś, że zaprezentujemy też dzieci, rodziców tych gołębi, które będą na aukcji. Dlatego zaznaczymy, że na aukcji znajdą się gołębie z gołębi lotowych. Z gołębi lotowych, z topowych lotników. Tak przez jest. 2 lata były lotnikami. To nie przypadek, bo to nie są lotniki jednego roku, że się udało, tylko po prostu przez 2 lata. Jest to samiczka. Zacznijmy sobie właśnie od drużyny kategorii B, od samicy rocznej. Tak, w kategorii B jest 80-34. Jest to samiczka kapitalna, bo masz 16 z groszem do kategorii B. 7 razy w koszu, 7 konkursów. Jako młoda z kompletem konkursów było tych gołąbków, nie wiem, 21 w oddziele, więc już nie pamiętam, który to był, który. No. Ale jest to kapitalny gołąbek. Z niej młody będzie na aukcji. To jest to lotnik przez 2 lata. Pokażemy jeszcze jej skrzydło. I od razu wspomnimy, że ona nie jest najlepszym gołębiem z drużyny kategorii B, tak, ale od niej zaczęliśmy, ona jest druga. Tak. Ze względu na to, że tego samca, który miał najlepszy wynik, zgubiłeś w tym roku. Zgubiłem ten samczyk, co ma 8 w kategorii B, to też ma 6 w kategorii A. I to był też gołąbek, który jako roczny gołąb był trzeci lotnik oddziału, a w tym roku zrobił 6 do A, 8 do B. I na ostatnim locie i na ostatniej 500 zginął.
Prezentujemy tutaj samiczkę, która jest trzecia z kolei do kategorii B. Jest to wnuczka 733 tego samca podstawowego Tomka Rumińskiego. Jaki jest jeszcze i numer podamy? Gołąbek o numerze 3790. Też chciałbym podkreślić, że jako młoda to był piąty lotnik oddziału, a jej brat z gniazda był trzeci lotnik oddziału. Gołąbek 3800 numer. Kapitalny gołąb. Jej brat? Jej brat z gniazda. Uh-huh. I też do dzisiaj jest i też dobrze lata. Na 10 wkładań miał 9 konkursów. Także ona już od młodego, oba w zasadzie. Od młodego i chciałbym podkreślić, że jako roczna ona była 4 razy druga na gołębniku u mnie. Tylko też nie była w 50. Aha. To tu trochę... jest największy problem, no to żeby jest... tą 50 wybrać. To nie? jest problem właśnie, bo dużo gołębi jest dobrych i one wszystkie mają równe szanse. Jak jest lot sprawiedliwy, no to każdy gołąb może się wybijać. Chciałbym zaprezentować następnego gołąbka. To jest też gołąb z rodziny 733. Prawnuczka o numerze 3793. To jest córka takiej pstrej rozpłodowej, co reprezentowałem. Ta samiczka jako roczna była drugim lotnikiem okręgu wedle konkursów, a w tym roku też nie zawiodła i zrobiła 13 do kategorii A i 20 ileś do kategorii B. Gołąbki chowały młode, to jeszcze 3 lotki trzymała, widać dobrze w sezonie, że jeszcze 3 lotki do końca zrzucenia. Tak, i generalnie to też taka większa samica, nie? No taka... I właśnie teraz chciałbym Cię zapytać o Twój typ gołębia. No... Czym się sugerujesz? Ogólnie u mnie gołąb to musi być dobrej muskulatury, nie musi być wcale duży, ale musi być po prostu pełny, pospinany dobrze. No, chciałbym podkreślić, że moje 4 gołąbki były na ogólnopolskiej wystawie. Miałem 3 pierwsze w okręgu i drugiego w okręgu, więc... W standardzie. Więc muszą być dobrymi lotnikami, ale też muszą mieć dobrą muskulaturę, bo u mnie gołąb małej budowy, jakiś, który nie leży w ręce, to nie ma miejsca u mnie w hodowli. Tomek się z tego trochę śmiał, ale mam takie swoje widzimisię i tego się trzymam. Chciałbym zaprezentować samca. No uważam, że też jeden z lepszych gołąbków. Samczyk o numerze 8032. Roczniak. To jest jeden z tych gołębi w drużynie. Też. A drugi samiec w drużynie to był ten najlepszy, który właśnie tak, zginął. Tak, który zginął. I drużynę uzupełniły 3 samice. Tak, dokładnie. Znaczy... Ogólnie tam ten samczyk, co zginął, to też jest w drużynie, tylko po tak, prostu... Tak, ale są 3 samice i 2 samce. Aha, tak, dokładnie. Także dużej różnicy nie ma między samcami a samicami. Nie ma. Już jak człowiek nauczył się trochę profesjonalizmu, to latają i samce, i samice. Kiedyś samice lepiej latały, no bo samice mniej potrzebują opieki, a samce no trzeba inaczej. O tym sobie jeszcze porozmawiamy, natomiast... Moje pytanie, dlaczego on roczny i wylądował w 50? No, stąd pytanie, czym się sugerujesz, wybierając gołębie do 50? No czym się sugeruję? No, na pewno dobrą linią gołębi, a jest to samczyk, syn siostry olimpijki 7150, a wnuk 711. Ten gołąbek już jako młody, co siadały grupy gołębi, zajął 4. miejsce w okręgu, z czego miałem 1., 3. i 4. gołębia w okręgu, to ten gołąbek akurat był 4. I obserwowałem, że no po budowie tego gołąbka, że jest to typowo sprinter, tym bardziej, że jego ciotka 7150 była olimpijką w kategorii A. No i dałem tego gołąbka do 50, no i nie zawiódł, bo jest to pierwszy gołąb oddziału, pierwszy gołąb okręgu i drugi gołąb regionu liczony do kategorii A i B, gdzie jego koeficjenty się nie powtarzają, loty, no to czyli gołąbek jako roczny liczony do 2 kategorii, to jest gołąbek wybitny. Chciałbym dodać, że on w tym roku do kategorii A za 2 lata,
czyli 4 loty na młode, bo tyle mieliśmy, i 6 lotów na gołębie stare, to on ma 120 z groszem w kategorii A, więc jako roczny gołąb to myślę, że to jest... Nie pudłował w tej kategorii. No nie, myślę, że to jest unikatowy gołąb na skalę Polski, żeby tak latał. Skrzydło tego gołąbka. Także teraz, żeby sobie uporządkować sprawy, jeśli chodzi o te prezentacje gołębi z drużyny, zaprezentowaliśmy gołębie z drużyny kategorii B, gdzie w tej drużynie były dwa gołębie roczne, które też były w drużynie, mistrzowskiej drużynie gołębi rocznych regionu Łódź. To był ten gołąbek 80-32, co... No, którego przed chwilą prezentowaliśmy. Dokładnie. I jeszcze samica, którą prezentowaliśmy jako pierwsza, 80-34. A tu jest samiczka następna o numerze 11573. Tak jest. Jest to też samiczka roczna, która na młode była super lotniczką na komplecie konkursów i w tym roku w kategorii G zrobiła 39, a w kategorii A zrobiła 3,70. Jest to zarąbisty wynik, ale no niestety samiczka nie była w 50. Ale jest w drużynie rocznych, także gdzieś ją można było zaliczyć. No tak, za rok będzie w 50 i będzie miała pole manewru. Tak jest, jeszcze ją pokażemy. Gołąbki pierzeją, więc nie są takie tak jest. A jak ona trzeba. Wywodzi się, ona wywodzi się z czego? To bym musiał zobaczyć, bo to jest tak, że dużo gołębi się chowa, przeparowywuje, bo te podstawowe gołębie mają w sezonie po 5 samców, samica, a samica... Czyli cały czas przełącza. No, przełączam i nie chcę tak w rodowodzie, będzie wszystko dołączone tak jak trzeba. Chciałbym zaprezentować ostatniego gołębia z drużyny rocznych z mistrza regionu. Jest to też samiczka o numerze 943. Też kapitalna samica, która się przyczyniła do pierwszego miejsca w regionie łódzkim na około 5000 hodowców. Też samiczka ma 40 w G wynik. Jest i skrzydło jeszcze pokażemy. Także w drużynie ogólnie tej z kategorii roczne wszystkie cztery podobny wynik. No podobny i chciałbym dodać, że takich gołębi o podobnym wyniku to na to chwilę jest oprócz tych jeszcze z 6. Więc jakbym złożył następną drużynę, to ta drużyna by była może o 10-15 wyższa, która też by mi dawała mistrza regionu. Więc gołębie roczne dawały radę. Chciałbym zaprezentować gołębia o numerze 3703. Tak. Jest to gołąbek, który jako roczny zaliczył cały program lotowy razem z maratonami. Był to wedle wszystkich gołębi w oddziele trzeci lotnik oddziału na mieszane samce i samice. Jako roczny był pierwszy w oddziele, pierwszy w okręgu i pierwszy w regionie. Jest to gołąb kapitalny, który w tym roku też wybitnie latał. Z tego co pamiętam, nawet z ostatniego maratonu był trzeci na gołębniku. Skrzydło tego gołąbka. Po uzgodnieniu tu z kolegą Radkiem może ten gołąbek znajdzie się na aukcji i zasili rozpód jakiegoś hodowcy i na pewno ktoś będzie miał z niego pociechę. Tak jest. Także odnośnie tego gołębia jeszcze kilka słów, z czego on się wywodzi. Matka tego gołąbka to jest samica, która w tamtym samica o numerze 12139, która w tamtym roku miała na 10 wkładań 9 konkursów, była w drużynie maratonie, miała 11 albo 12 koeficjent z maratonu, z dwóch lotów, z czego była czwarta na 11 500 na rejon, czwarta była, no w oddziele wiadomo, że na podium.
I w tym roku matka jego też nie zawiodła z ostatniego maratonu, też na rejon, tylko nie pamiętam ilości gołębi, no ale u nas rejon jest około 500 hodowców o dużej rozpiętości, no i matka jego też była pierwsza na rejon, tylko no nie kojarzę na ile tam gołębi. A ojcem jego to musiałbym zobaczyć, bo dokładnie też nie pamiętam, bo były gołębie przeparowywane. Jest w każdym razie, rodowód tego gołębia będzie dostępny na aukcji. Ten gołąb będzie na pierwszej pozycji na aukcji. Także będziemy mieć same gołębie młode plus tego dwuletniego samca. Dokładnie. Który, tak jak powiedziałeś, w regionie był... Pierwszy w regionie. Dokładnie. Na 5000 hodowców. On w ogóle jako roczny zdobył 11 konkursów. Dokładnie. I jakbym go zgłosił do gazetki, co Tomek mi to wysłał, ale po prostu 2 tygodnie się spóźniłem, to ten gołąb byłby drugim gołębiem Polski, więc byłby... Jeszcze ten jeden tytuł by mu doszedł. No, jeden tytuł by mu doszedł i... Ale no po prostu można to sprawdzić, no bo wyniki wszystkie jego będą i gazetka też istnieje, więc można to zobaczyć. Jeden gołąb w Polsce miał 12 konkursów, następny miał 10, a ten miał 11. Byłby drugim gołębiem Polski. Chciałbym zaprezentować też samiczkę, to jest wnuczka 733. No, matka wydała tyle dobrych gołębi w kategorii B, są liczone z tej samiczki 3 gołębie. Ta samiczka w tym sezonie też zaliczyła cały program lotowy jako gołąb roczny. Zrobiła 11 konkursów, co pozycję daje pierwszego lotnika okręgu i drugiego lotnika regionu łódzkiego. Jest to gołąbek o numerze 941. Tak jest. Skrzydło tej samiczki. Czyli to jest pełna siostra tych trzech gołębi, tak, co w drużynie B. Tak, tak, dokładnie. I chciałbym dodać jeszcze, że mieliśmy w tym roku maraton 12-13 godzinny i ten gołąbek z maratonu sobie poradził i zrobił konkurs. I z 500-ki pod wiatr 8,5 godziny w upał ten gołąbek był trzeci na rejon. Też na dużo ilość gołębi, dokładnie nie pamiętam, ale to w granicach 10 tysięcy. Gołębi wsadzonych na lot, bo ja tam nie mówię zgłoszonych. I też na ilość hodowców lotujących koło 400. Chciałbym zaprezentować następną samiczkę. Uważam, że wybitno, to jest z rodziny 733. Jest to samiczka o numerze 926. Tak. Też gołąbek jako młody na komplecie konkursów, też czołowy lotnik oddziału. No dużo tego było, więc nie będę mówił, który to był, ale na pewno czołowy. I ta samica też miała dobry wynik do kategorii B, no ale rówieśnicy byli trochę lepsi od niej. Ale jest to gołąbek, który też zaliczył w tym roku 12 lotów i na 12 lotów zrobiła 10 konkursów. I to dało jej trzeciego lotnika regionu łódzkiego, drugiego lotnika okręgu Ciechanów. Jest to samiczka pstra o numerze 6216. Jest to 100% oryginalny gołąb z koniorów. Rodzice oczywiście są oryginały konior. I ta samiczka w tym roku na dalekim dystansie jest trzeci lotnik okręgu, co w tamtym roku z Brukseli miała konkurs. Z Bad Bentheim w deszcz trzydniowy lot też zrobiła konkurs. W tym roku też nie spudłowała, z Brukseli była jako pierwsza, 18 na okręg, jak się nie mylę. I z Bad Bentheim też zrobiła konkurs i była jako druga u mnie na gołębniku. Jest to kapitalny gołąb, który jeszcze nigdy mnie nie zawiódł na dalekich dystansach. I też jej dziecko będzie wystawione na aukcji, jeśli ktoś lubi daleki dystans. I chciałbym podkreślić, że to jest gołąbek z 17 roku, a w tym roku zrobiła 9 konkursów plus 2 dalekiego dystansu, czyli 11 konkursów. Tylko że u nas w oddziele nie zalicza się Bruksela i Bad Bentheim do lotników. Aha, wiem. A gdybyś mógł wskazać takie główne
różnicę właśnie w tych gołębiach, które masz na daleki dystans, a w tych gołębiach, które masz od Tomka? No ogólnie te gołębie na daleki dystans w ogóle inaczej są zbudowane. To są gołębie średniej wielkości i gołębie po prostu na szerszych piórach, ja to nazywam, co nie mają takiej wentylacji i one mają swoje tempo powrotu. Te gołębie na kategorię A nie robią czołowych wyników, lecz robią konkursy, ale nie są to konkursy czołowe, no ale jak przychodzi 500 pod wiatr, maraton, Bruksela, no to jeszcze nigdy mnie nie zawiodły w typowanych gołębiach z maratonu 500. Chciałbym zaprezentować też samiczkę taką pstro, też z wybitnej rodziny Tomka Rumińskiego. Ta samiczka jako młoda kapitalnie latała, nie dawała się w oddziele i wylatała trzecie miejsce w okręgu. Samiczka ma numer 936. Czyli jako młoda rok temu była jako młoda rok temu, co siadały kupy gołębi, no i musiała się sprężać z wchodzeniem do gołębnika, bo inaczej by jej się nie udało. Ona też, jak się nie mylę, miała z 50-60 konficet z wszystkich lotów na komplecie. No to, to jest... Mieliście 5 lotów, czy? 4. Z 4 lotów. No też była liczona do mistrza okręgu w typowanych i drugiego wicemistrza w kategorii A. Też kategoria A była na młode kapitalna 159. No to wynik dobry. Jest to samiczka muskulaturna, też wybitnie latała w tym roku. Chciałbym zareprezentować jednego gołębia młodego, który kapitalnie siadał. Jest to wnuk 733, no bo tak uważam, że ta rodzina najbardziej u mnie jest rozchowana. Ten gołąbek z pierwszego lotu był drugi na oddział. I co podkreślił jeszcze raz, na czwartym locie był trzeci na oddział, z czego było 13 gołębi pierwszych, jeden tam kolegi i później znowu moje były gołębie. Więc mógł być drugi i pierwszy na oddział. Jest to wnuk 733. Na pewno na drugi rok jako roczny pójdzie do 50. Tak jest. Zapytam jeszcze przy nim, jeśli jesteśmy przy gołębiach młodych. 3188, numer gołąbka. Jeszcze jeśli jesteśmy przy gołębiach młodych, to zapytam. Młode lotujesz metodą naturalną, czy przyciemniasz? U mnie gołębie lecą od początku metodą naturalną, nie bawię się. Bo takie opinie słyszałem, że gołąbki zaciemiane nie lecą na roczne, a ja na 6 lat lotowania, czy tam 7, byłem z 4-5 razy na podium w oddziele i wysoko w okręgu. Gdzieś tam w regionie też się pokazywałem w czołówce. Na gołębie roczne i gołębie roczne u mnie robiły dużo konkursów, co... Bardziej ważniejsze jest dla Ciebie lotowanie już gołębiami dorosłymi? No ważniejsze, ale też chciałbym podkreślić, że przez 4 lata byłem mistrzem oddziału na gołębie młode. I w tamtym roku byłem 24 albo 5 przodownik Polski na gołębie młode. Nieprzyciemnianymi, mistrz okręgu. Wicemistrz regionu łódzkiego, no w tym roku też na młode jestem pierwszym przodownikiem okręgu, nie pierwszym przodownikiem, tylko wicemistrzem. Drugie miejsce w okręgu i piąty przodownik albo piąte miejsce w regionie łódzkim na gołębie młode. Ale te młode jakoś doświetlasz tak nic dalej, nie, czy jak wygląda to? Nie są doświetlane po prostu, jak są odsadzone, dobra karma przed sezonem. Z 8-10 razy wywiezione w sezonie, jak jest taka potrzeba, to raz. Jak nie ma potrzeby, bo jest lot z wiatrem, to się w ogóle nie wywozi, bo uważam, że to nie jest potrzebne. Tak jest. Także Kamil, zaprezentowaliśmy sobie gołębie lotowe. Teraz przejdziemy do domu, porozmawiamy już sobie o tej stronie praktycznej hodowli. Dobra, zapraszam. Także teraz, Kamil, przechodzimy do tematu najbardziej gorącego, najbardziej interesującego dla wszystkich, czyli do praktyki hodowlanej, do tego, jak to wygląda w sezonie lotowym. Zaczniemy sobie, zanim przejdziemy do sezonu lotowego, o ten okres, który mamy teraz.
Czyli gołębie wychowały młode. Dokładnie. No chciałbym to powiedzieć w skrócie na temat teraz, no to tak. Gołębie wychowały młode, po lotach daje wychować po jednym gołębiu, każdej parze, oczywiście z tych najlepszych lotników, no to są gołębie rozkładane, no bo wiadomo, że... Nie ze wszystkich będziesz chował. No nie ze wszystkich chowam, a z tych najlepszych, no i tu koledzy z sekcji, z oddziału, z sąsiednich oddziałów chcą, no i trzeba coś uchować i konkurencję wesprzeć, nie? Tak jest. No i na przykład wychowały młode, jeden gołębnik został rozdzielony już teraz, drugi gołębnik jeszcze jest razem i prawdopodobnie będzie siedział do stycznia, bo też trochę tam praktykuje, chcę zobaczyć, czy one będą w sezonie lepszą formę miały, czy będą po prostu, nie będą się parowały, takie po prostu praktyki. No i na temat pierzenia, no dobra suplementacja. Po lotach gołębie zostały kuracje na rzęsistek po lotach od razu, żeby po prostu, żeby była pewność, że one są czyste, żeby lepiej się pierzyły. No i co? Ale to dostały na jajkach, jak już je... Tak, na jajkach. Na jajkach, no, jak na jajkach. Łączyłeś, rozumiem. No, to, no i żeby lepsze młode wychowały, zdrowe. Tak, a jak wróciły z ostatniego lotu, one od razu poszły w pary, czy miały jakieś... Nie, nie. Były tydzień, na tydzień czasu rozsadzone, żeby po prostu... Dojść do siebie. No, suplementacja była taka, jak w sezonie. Gołębie były zregenerowane, po tygodniu były wpuszczone w pary. I co? Odchowały młode gołąbki. Teraz ładnie się pierzą. To, co dostawały w trakcie sezonu lotowego, różne probiotyki, witaminy, aminokwasy, no to teraz dostają, żeby drożdże, żeby spaść to teraz w sezonie pierzenia, żeby jak najlepsze upierzenie było na następny sezon, żeby też się nie dawały konkurencji. I co, gołębie gdzieś koniec listopada zostaną odrobaczone, później będą jakieś szły probiotyki, witaminy, regeneracja po odrobaczeniu, później będzie szła kuracja na salmonellozę. Teraz tylko podaję 14 dni, w pierwszych dwóch latach, tam 18-19 podawałem 21 dni, żeby wytępić tych nosicieli. To dosyć długo. No dosyć długo, no ale myślę, że stado jest zdrowe i teraz nie potrzeba takich rzeczy robić. Później zostaną gołębie, jeśli pogody będą odpowiadały, gołębie będą zaszczepione. Też raczej będę szczepił różnymi szczepionkami, żeby to wypraktykować, bo po niektórych szczepionkach i gołębie osłabione są i ropni poszczepiennych dostają. Niektórzy mówią, że to są zbyt dużo olejów, że olejowe szczepionki. Niektórzy mówią, że słabo rozgrzane. No, różne są na ten temat opinie. Ja uważam, że najlepiej trzeba praktykować i praktyka wszystko pokaże w następnym sezonie. Później trzeba ze trzy razy, przynajmniej ja tak robię, że ze trzy razy gołębie wrzucam na wstępne parowania. Łączę gołębie przed sezonem, żeby później się odnajdywały. No i na przykład robię tak, że mam cztery przedziały. Dwa przedziały samców i dwa przedziały samic, co było to pokazywane na filmie wcześniej. I na przykład jeden gołębnik wychowuje młode i 14 dni przed pierwszym lotem są rozdzielane, drugie gołębie lecą na sucho, znoszą raz jajka, później są rozdzielane i tak wyliczam, żeby na dwa tygodnie też były przed pierwszym lotem rozdzielone razem z tamtymi. Ale gołębie parujesz w tym samym terminie? W tym samym terminie, pierwszy termin, tylko te z suchego są rozdzielane, a tamte dalej są, wychowuje młode, nie? A kiedy to łączenie się odbywa? To już jest różnie, zależy od pogodów, ale między 5 lutym a 14 lutego, nie? Najpóźniej 14 lutego. Czyli dosyć szybko. Dosyć szybko, no. I robisz też takie parowanie, powiedzmy, początkiem lutego, czy tam w połowie, ze względu na to, że od razu po prostu chcesz przejść na wdowieństwo. Dokładnie. Dokładnie tak jest. Czyli tutaj te dwa tygodnie przed lotami, nawet jeśli odchowają młode, to jeszcze mają te czas... dwa tygodnie przeznaczasz właśnie sobie jeszcze na jakieś na przykład kuracje czy coś. Dokładnie, na kuracje, tak. Na regenerację gołębia, no bo wiadomo, po tym wychowie młodych nie wszystkie gołębie są takie, że nie odczują tego. Niektóre gołębie w ogóle nie odczują, jak wychowają dwa młode, niektóre gołębie odczują po jednym gołębiu. To zależy już od genetyki gołębia.
i wtedy mają czas zregenerować się w 100%. Jest czas na wywożenie, jest czas na kurację, no bo przy młodych no to jest takie trochę ryzykowne, bo też te początki są ciężkie, bo jastrząb może uderzyć, rozegnać gołębia, no i wtedy jeden partner chowa gołębia. Karmi, tak? Karmi. Czyli powiedz mi, jak właśnie, no bo jeśli one zniosą jajka w lutym, one od razu też dostają kurację narzęsistka na tych jajkach? Znaczy te, które chowają młode, dostają, a te nie dostają, bo przed sezonem kurację narzęsistka robię dwa razy tym gołębiom, które chowają. Najpierw jak siedzą na jajkach, a później jak rozdzielę je, jest te 14 dni pauzy, to wtedy jeszcze raz wszystkim gołębiom robię kurację narzęsistka. No bo uważam, że rzęsistek atakuje wtedy, gdy gołąb jest organizm osłabiony, a organizm wypoczęty, organizm silny, nawet jak ma pojedynczego rzęsistka, to mu to w niczym nie przeszkadza. No i też przed wywożeniem robię kurację orni specjalem na drogi oddechowe. No żeby po prostu przed sezonem, żeby te gołębie były wyczyszczone, żeby po prostu miały czyste zatoki. Czyli to jest w tym okresie tych 2 tygodni przed sezonem, jak są rozdzielone, nie, tak? Nie. Jak są gołębie rozdzielone, wtedy robię tylko kurację narzęsistka. A gołębiom kurację na drogi oddechowe robię przed wywożeniem, tak żeby po prostu zrobić kurację i ze 3 dni od folgi i gołębie wtedy wywozić. Ja gołębie wywożę gdzieś początek kwietnia. Aha. No bo już tam 20 któregoś były loty konkursowe, to gdzieś zaczynam je ruszać początek kwietnia. No bo uważam, że lepiej gołębie wywieźć na przykład 7-8 razy w odstępach, niż wywieźć na przykład 7-8 razy codziennie. Bo to jest żywy organizm, który musi się zregenerować i jak tu mówią, że na siłę, to i maszyna się zepsuje, tak? Zawsze, dokładnie. Zawsze. Czyli tak powiedzmy stopniowo wchodzisz z tymi wywózkami. Stopniowo, tak. I teraz te wywózki powiedzmy, one odbywają się z jakich odległości? Pierwszej, na jakiej się kończą przed sezonem lotowym? No na przykład o gołębiach starych powiem, bo ja tam co do tego to jestem katem i uważam, że gołąb pocztowy to jest gołąb pocztowy i on ma latać. To pierwsza wywózka jest od razu 30-35 km i co roku, a kończy się 80-90. I jest to przed sezonem starych 7 wywózek, gdzieś tak 8. W trakcie sezonów, jak jest na przykład jakieś załamanie formy lub na przykład ciężki był lot i stwierdziłem, że gołębie psychicznie trochę są zmęczone, dostały, to wtedy potrafię takie gołębie wywieźć na 35 km, 40, żeby po prostu psychicznie się odbudowały. Gołębie młode wywożę od 8 do 10 razy, w tym roku na przykład mogę podkreślić, były wywiezione 8 razy i zaliczały 3 próbne kabiny. Z gołębiami młodymi też postępuję no z twardo ręką, tak bym to nazwał. I pierwsza wywózka jest 30-35 km, bo twierdzę, że jeśli gołębie chodzą godzinę 20 przy domu i odchodzą na godzinę, pół godziny, 20 minut od domu, no to one tu okolice dobrze znają. I wolę, żeby to, co ma odpaść, odpadło na pierwszych treningach, niż później mają ginąć na lotach. I kończę wywózkę, dajmy przykład, robię ze 2 razy 35-40 km na gołębie młode. Później automatycznie jest 50-50 parę, 60-70 i też 80-90 km. Czyli podobnie. Jeśli chodzi o sezon lotowy i powiedzmy te ostatnie 2 tygodnie przed sezonem lotowym, gdybyśmy sobie mogli omówić, czyli przygotowanie do tego pierwszego lotu już, od razu powiedzmy nastawiasz się na to, żeby jak najlepiej je przygotować od samego początku, jeśli już rozdzielasz na wdowieństwo. Więc te 2 tygodnie tu jest czas na kurację narzęsistka plus jeszcze te ostateczne powiedzmy wywózki. Ostateczne wywózki, tak, ale już... Ale jak już gołębie rozdzielisz 2 tygodnie przed lotami, to te wywózki w ostatnich 2 tygodniach, one odbywają się na takiej zasadzie, że one wracają, widzą się wszystkie znowu razem ze sobą, czy... Znaczy, ogólnie ja podchodzę do tego tak, że lepiej puszczać gołębie samce i samice wszystkie razem, bo jak kiedyś robiłem tak, że puszczałem oddzielnie samce, oddzielnie samice, no to te gołębie przychodziły i tak. Te, co były pierwsze, zniechęcały się, bo przychodziły i miały puste cele.
A jak wywożę gołębie i puszczam razem, no to automatycznie one się uzupełniają. Tak. One już przed gołębnikiem... Przed gołębnikiem już wiedzą, co jest co, a te dobre gołębie i tak od razu wskakują, nie patrzą na partnera, tylko wskakują do celi i celi pilnują. A te gołębie, które chodzą po dachu, no to już jest inna bajka. Ich problem. Ich problem, dokładnie. Natomiast teraz powiedzmy sobie, rozpoczynasz sezon lotowy. Chciałbym się tu odnieść właśnie do tych dwóch sytuacji. Jedno metoda na sucho, jedno metoda z wychowem młodych. I tu totalne wdowieństwo, czyli samce i samice lecą. Dokładnie. I teraz widzisz jakieś różnice, no, jeśli chodzi o te pierwsze loty sezonu, no, między tymi dwoma metodami? No to jest taka sytuacja, że to wszystko jest praktykowane, bo to dopiero jest drugi rok praktykowane, ale no przez dwa lata już stwierdziłem, że samce z suchego no nie mogło się odnaleźć w tej metodzie. Dużo tego ginie, głównie samców, bo na przykład jednego roku było 25 gdzieś na oko samców, to zginęło z 18 gołębi rocznych, nie, z suchego, a samic tam ze dwie zginęło, no to samicom to nie przeszkadza. W tym roku na przykład też było z 23-4 gołębie, no to też zginęło połowa. Gdzieś zginęło tam samców, a z samic też zginęło 5, aby więc samicom jakoś te suche nie przeszkadza, a samcom bardziej to przeszkadza. No ale te, co zostały, też są super lotnikami, tak? No właśnie. No bo też pierwszy lotnik okręgu, drugi lotnik regionu, no to jest gołąb na przykład suchego, nie? No, to są gołębie, którym nie przeszkadza, a na przykład chciałbym dodać, że te same gołębie, jeden poszedł na przykład na ten gołębnik, co były chowane i na przykład obleciał, a drugi z suchego samiec na przykład zginął, nie? To czyli tak jakby też inne gołębie były do metody suchego, inne gołębie do tych... Właśnie, może to też jest kwestia, jak które gołębie po prostu, jak się nadają, trzeba je wyselekcjonować. Może ta metoda okaże się fajna, no właśnie, tylko w dłuższej perspektywie. No, nie? Czyli wszystko na razie jest w trakcie, praktykujemy, zobaczymy, jaki następny sezon będzie. Mam nadzieję, że sprawiedliwy i uda się coś fajnego ugrać, nie? Generalnie lubisz praktykę. No, lubię praktykę, bo twierdzę, że to ci ludzie, co robili tak 20 lat temu i robią dalej, no to w miejscu stoją i jak był 10 w oddziale, tak dalej jest 10 i zero praktyki, a tak to zawsze coś się nowego stwierdzi, każdy lot jest inny, wyciągam wnioski, czy gołębie siadają z suchego, czy siadają gołębie te, które chowały, ale uważam, że gołąb, który przeważnie roczny wychowa młodziaka, to ma lepszy ciąg do celi, nie? Tak, warto teraz jeszcze zaznaczyć jedną rzecz. Warto zaznaczyć, że ty gołębiami rocznymi lotujesz cały program. W ogóle gołębiami lotujesz cały program. Lotuję gołębiami cały program. Nawet kładę na loty dodatkowe 950, 1150. No przeważnie na takie loty z naszego oddziału kładzie 7-10 osób, a z naszej sekcji jestem tylko sam. Co muszę jeździć sam gołębie, no ale nie poddaje się i walczy do końca. Właśnie chciałbym zapytać odnośnie tych rocznych, jak to wygląda, czyli nie ma jakby taryfy ulgowej żadnej. No, ja podchodzę do tego tak, że gołąb roczny z dobrych rodzin je tak samo jak gołąb dwuletni, trzyletni, czteroletni. Jeśli je taką samo karmę, to ma tak samo pedałować. Tylko z własnej praktyki wywnioskowałem, że gołębie roczne nie mają takiego doświadczenia i jak jest lot pod wiatr, gołębie roczne tak samo dobrze mogą usiąść jak gołębie dwuletnie, trzyletnie. Gorzej jest z tymi lotami z wiatrem, bo na przykład ta samica 941 w tym roku zrobiła 11 konkursów, z czego dwa razy spudłowała na lotach z wiatrem 1800 prędkość i drugi, już tak nie pamiętam do końca, ale też był lot z wiatrem. Czyli na takich lotach przeleciała i nie zdążyła się cofnąć w odpowiednim momencie. A na lotach maraton 13 godzin potrafiła uderzyć w konkursie i to w czubie. Tak jest. Także właśnie teraz sobie przejdziemy, jeśli już wiemy, że lotujesz wszystkimi gołębiami, jakby na każdym dystansie, powiedzmy, czyli te loty oddziałowe obstawiasz i rocznymi i tak dalej. Teraz sobie przejdziemy do właśnie kwestii przygotowania tych gołębi.
no i, w sezonie lotowym. I jeszcze chciałbym dodać tu, że na przykład w tym roku, pierwszy to był rok w ogóle, odkąd lotuję, że gołąb, który miał dobrą wejściówkę na przykład do kategorii A, dwa loty, a była pierwsza 500 na przykład, no to takiego gołębia nie wsadzałem. Aha, no i to się opłacało, bo z następnego lotu ten gołąb poprawił. Tak samo i z innych lotów. Jeśli w tym roku podchodziłem do tego tak, jeśli gołąb ma dobrą wejściówkę, a lot następny jest nie pod jego kategorię, to ten gołąb był oszczędzony. I na następny lot szedł i poprawiał. Przeważnie było czyli tak... Czyli jednak jakaś refleksja była odnośnie tego, że czasem warto tego rocznego, czy, no, czy po... w ogóle gołębie pod kategorię. No, bardziej pod kategorię, bo wcześniej lotowałem od A do Z. Każdy gołąb, ten co robił wynik w A, no to tak samo szedł i na maraton. I było tak, że niektóry gołąb nie wrócił, niektóry gołąb wrócił, ale psychicznie się zaorał. Już wtedy do A nie dorobił i to takie było... Robienie coś bez sensu. Tak. Brakowało. Brakowało jednego konkursu. Przeważnie dwa były dobre, a trzeciego gdzieś było brak, nie? Ale to z niewiedzy hodowcy. Tak jest. Zanim przejdziemy sobie, bo już wspomniałem o tym przygotowaniu gołębi, o karmieniu i tak dalej. Tutaj też jakby praktykujesz, robisz raz tak w jednym gołębniku, w drugim próbujesz coś innego. Dokładnie. Także tutaj są, powiedzmy, cały czas rotacje. I próbujesz coś zmieniać. No, a to jakiś produkt podać, trochę inną karmę, rozumiem. No dokładnie. No, i teraz pytanie właśnie, bo tak, jest inna metoda i inne prowadzenie w danym gołębniku też, nie? No dokładnie, ale raczej to, co mam opracowane, na przykład karmienie gołębi, no i podawanie preparatów, to raczej... Preparaty i karma idzie ta sama, tylko dajmy przykład. Jeden gołębnik dostaje czysto wodę i coś na karmę, różne dodatki, a drugi gołębnik dostaje coś do wody, a czysto karmę, czyli w tym kierunku robię. Są jakieś loty indywidualne, że po konsultacji z Tomkiem Rumińskim po prostu mamy inne na przykład poglądy na jakiś lot. On by na ten lot dał lżej, ja bym na ten lot dał mocniej albo... żeby szybciej te gołębie wróciły, przyspieszyć im prędkości, to wtedy pod takim względem robię, że jeden gołębnik karmię tak jak Tomek Rumiński, a drugi gołębnik karmię po swojemu. Czasem jest tak, że on ma rację, czasem porównywalnie to idzie, a czasem jest tak, że moje, wychodzi na twoje. Że wychodzi na moje i wtedy mam o co się do niego przyczepić. Dokładnie. A generalnie jeśli chodzi właśnie o taką suplementację już szeroko pojętą, to w twojej hodowli myślisz, że suplementacja jakby najwięcej od niej zależy w środku tygodnia, pod koniec tygodnia, na początku tygodnia? Znaczy uważam, że na loty gołębi młodych i kategoria A i B suplementacja no nic nie daje. Wierzę bardziej w dobrego gołębia, lecz na loty 500 maraton uważam, że to cały tydzień trzeba po prostu wiedzieć, co podać. Głównie... To mnie zaskoczyłeś trochę. No, głównie uważam, że regeneracja gołębia po locie jest to podstawą. Bo jeśli gołąb jest dobrze zregenerowany po danym locie, odbudowany, to ten gołąb sam siebie da 100%, a jeśli gołąb po prostu po locie jakimś ciężkim jest słabo odbudowany, nie zdąży się przez 7 dni odbudować i pójdzie na następny lot, no to taki gołąb już nie zrobi czołowego konkursu. Dlatego teraz zapytam, jaki jest czas regeneracji w twojej hodowli, czyli do kiedy po prostu w ciągu tygodnia dbasz o tą regenerację, a kiedy przychodzi ta myśl, że już koncentrujemy się na kolejnym locie? No zależy to, jaki lot jest, no bo na przykład między lotem 300 km i następny jest 300, no to jest czas 6 dni na zregenerowanie gołębia. A jeśli jest na przykład lot 300, a zaraz koszujemy w czwartek na 500, no to jest raptem parę dni i tu się... W czwartek na 500 no, koszujecie? W czwartek na 500 i na maratony też w czwartek, a w sobotę lecimy. Aha, czyli na 500 u was gołębie też siedzą 2 dni w koszu? Dokładnie, no. Aha, rozumiem. No tak było przegłosowane, tak jest. Gołębie lecą, więc nie widzę żadnego problemu, a taki konfliktowy nie jestem, żeby tak upierać ale się. Ale w każdym razie jest ten jeden dzień, powiedzmy, no
praktycznie jeden dzień, jeden posiłek, jedno karmienie krócej. No do... Teoretycznie byłyby koszowane rano na przykład w piątek. W piątek, nie? Tak, no. Tak. Więc no tu jest właśnie ciężko, ale też są karmione w kabinie, no i wszystkie mają równe szanse jedzenia. Bardziej te loty 500 i maratony, no takie równiejsze szanse są. O, wszyscy mają równiejsze szanse, nie? Dlatego trochę słabiej w tym roku wyszły. Tak. Ale za rok będzie lepiej. Oczywiście. A jeśli chodzi o te, powiedzmy, krótkie loty, gdybyś mógł takie swoje wnioski powiedzieć odnośnie tego, co największy wpływ ma jakby na finalny sukces? No to uważam, że karmienie to jest podstawa. Karmienie? No bo jeśli gołąb, tak jak człowiek, jak dobrze zje, to ma siłę. Mhm. A tak jak i człowiek napije się różnych elektrolitów czy coś, no to raczej to takiego wpływu głównie nie ma. Ale generalnie, powiedzmy, na przykład początek tygodnia przy takim locie sprinterskim. No to początek tygodnia, jak zawsze, czy to jest maraton, czy 500, czy 300, czy 200, no to jest u mnie przez dwa dni odbudowa gołębia, czyli karma oczyszczająca, bo tam lotuję na karmie Prima i na preparatach też głównie Prima, Romfield. No ogólnie całe programy biorę od Tomka Rumińskiego, czy karmy, czy preparaty, to jadę zawsze przed sezonem. Zaopatruje się. Ale to, powiedzmy, stosujesz się co do tego tak, jak jest napisane, czy... Znaczy, no, różnie to jest. Nieraz się podaje tak, jak jest napisane, nieraz po prostu z własnego doświadczenia coś trzeba zmienić, coś trzeba odrzucić, coś trzeba dodać, czegoś nie podać, bo to... Wiem. Lot lotowi jest nierówny i po prostu nie można przygotować gołębi tak samo na każdy lot. Powiedzmy pierwsze dni, czyli odbudowa gołębia, jak ona wygląda, jak jest jeśli chodzi o suplementy, jak jest jeśli chodzi o karmę. No, czyli karma, bym powiedział, dzień przylotu i poniedziałek, nieraz wtorek, zależy jaki czas jest na regenerację, zależy jaki lot był poprzedni, no ale przeważnie niedziela i poniedziałek zawsze idzie dieta oczyszczająca z Primy. Mhm. Jak gołębie przychodzą, mają ustne gano, rozrobiono na przykład z karmą oczyszczającą, posypano probiotykiem lub tam quickorem i przeważnie takie posypki są niedziela, poniedziałek. Wtorek już jest na przykład karni speed, albo do wody, albo polany na karmę i na przykład zasypka jakieś drożdże albo diarowet z Centrum Zdrowia. No. Bo diarowet też uważam, że to jest dobry środek, często go używam. Później środa tak samo, albo idzie jakaś witamina z posypką, na przykład energii używam z tego, z Brokampa Probak Energy. No. To używam, no i w środę już posypuję, żeby te gołębie wkręcać na obroty, a karma idzie w środę już lotowa. Lotowa. 100% lotowa i do czwartku rana. W czwartek już na przykład wieczorem idzie połowa lotowej, połowa energetycznej. Zależy jeszcze jaki to jest lot. Jak wymagający, no to połowa lotowej, połowa energetycznej. Jak jest lot z wiatrem, to połowa lotowej, połowa lekkostrawnej. Jakieś coś w tym sensie. No i na przykład w czwartek idą aminokwasy do wody, nie? Jak jest taka potrzeba. No i w piątek na przykład daje areozol do wody. To jest środek taki, no żeby odfleknąć tu olejki eteryczne, żeby lepiej się oddychało. I karma 100% energetyczna w piątek. Już tylko sama jest energia wtedy? No, jak jest lot taki bezwieczny albo pod wiatr, a jak jest lot na przykład z wiatrem, to może też iść sama lekkostrawna lub 50 na 50 lub 70 na 30. No zależy to jaka prędkość wiatru. No. Czyli tu już oceniasz sobie po prostu, powiedzmy, ten piątek, no. Idziesz do gołębi. No, jak przewiduję na przykład, że gołębie mogą przestrzelić, no to szykuję te gołębie słabiej, żeby lepiej wolniej leciały, ale weszły z kierunku, niż by miały być naładowane za mocno, by przeszły i wtedy duże straty są w gołębiach rocznych, bo gołąb roczny nie ma takiego doświadczenia i nie wie, w którym momencie się cofnąć. Ale szykujesz, mówisz, słabiej na przykład na takie loty. Masz tu na myśli jakość karmy, w sensie lekkostrawna, energetyczna, czyli tu się różni. Tak. A jeśli chodzi o ilość karmy w tygodniu lotowym? Takiej, ilość karmy, czy w okresie sezonowym, czy w okresie przedsezonowym, czy w okresie jesiennym, ja zawsze daję łyżkę na gołębia. To jest standardowo, tylko
wiadomo, że tu się różni jakość karmy, nie? Mhm. No. Czyli rano, wieczorem jest zawsze ta łyżka. No, łyżka, tam łyżka waży około 18-20 gram. Mhm. Bo tam nieraz ważyłem, nie? No ale załóżmy, to jest powiedzmy to, czego się trzymasz w sezonie lotowym, czyli ten sposób karmienia na łyżki, po no. prostu, żeby orientować się, ile one tam zjedzą i rozumiem, że co, później jeśli widzisz, że są głodne dalej, to... Nie, nigdy nie dosypuję, bo nie. uważam, że metoda jest taka, że gołębie się, każdy hodowca gołębie selekcjonuje pod swoją metodę. Jeśli ja selekcjonuję gołębie pod łyżeczkowanie, tak to nazwę, no to te gołębie, którym nie pasuje ta metoda, no to one giną od razu na młodziacha, bo u mnie młode też są łyżeczkowane. Czy to jest na maraton, czy to jest na Brukselę, czy to jest na 500, czyli zawsze jest łyżeczkowane, tylko różni się jakość karmy. Albo karmy jest łyżka mocnej, albo karma oczyszczająca, albo super dieta, no jakość karmy, nie? Tak jest, no wiadomo, ona wtedy trochę inaczej waży no, i tak dalej. Znaczy, no wtedy ona inaczej waży, ale zawsze łyżka, no i wiadomo, że karma mocna ma więcej kalorii, a karma na przykład lekkostrawna, jakaś oczyszczająca ma mniej kalorii, nie? Tak jest, ale powiedzmy tak zacząłeś karmić już odkąd jakby powiedzmy z Tomkiem się... No tak. Tak, czyli od tego momentu. Od tego momentu, co tam z Tomkiem nawiązałem. Czyli wcześniej to inaczej wyglądało. Wcześniej to było różnie karmione. Potrafiłem na pierwszy lot łyżeczkować, na drugi dać pełen karmik. Aha. To była po prostu takie praktykę. No i no moim zdaniem to było złe, bo w trakcie sezonu nie można zmieniać. Czym się więcej zmienia, tym się gorzej wychodzi, bo nawet jak jeden lot nie wyjdzie po prostu na łyżeczkowaniu, no to lepiej nic nie zmieniać, bo następny lot może być całkiem dobry albo najlepszy w sezonie. Tak jest, a jeśli chodzi o powiedzmy początek tygodnia, okres ten regeneracji i tak dalej, do tego dochodzą też jeszcze takie problemy, które mogą się pojawić, gdzie gołębie coś przyniosą z kabiny i tak dalej, więc wtedy jest czas, żeby je zabezpieczyć. Znaczy, jak u Ciebie w sezonie właśnie wygląda sprawa z szeroko pojętymi antybiotykami? No, ogólnie używam tego, bo uważam, że bez antybiotyków nie da się latać, bo po prostu są takie czasy, że ludzie chorują i biorą antybiotyki, a kiedyś brali czosnek, miód i cebula. I ludzie teraz biorą i uważam, że w gołębiarce jest to samo. No i ja robię bardziej to profilaktycznie, bo ja wolę gołębiom zapobiegać, niż gołębie później leczyć, bo już jak przyjdzie co do leczenia gołębi, to już jest amen, to już jest praktycznie koniec sezonu, nie? No to czyli jak robię kurację na przykład na drogi oddechowe początkiem kwietnia, a 14 dni przed pierwszym lotem zaczynam kurację na rzęsistka, no to wtedy na przykład po pierwszym locie, jeśli lot jest na przykład wymagający, to daję po pierwszym locie na drogi oddechowe lub na grzyba, a po drugim locie na przykład nic nie daje, czytam sedachol, dam coś takiego zdrowotnościowego i po trzecim locie na przykład daję znowu na rzęsistka lub na kokcydiozę. Czyli na drogi oddechowe gdzieś ogólnie daję dwa razy w sezonie. Na początku sezonu i w połowie sezonu i na rzęsistka tak samo. Gdzieś tam na początku trzeci lot i później gdzieś ósmy lot. Bo uważam, że ta końcówka sezonu to już za bardzo nie potrzeba im dawać, bo te gołębie już są tak wyselekcjonowane, że tylko twardziele zostają. Tak, jeśli chodzi o to zabezpieczenie, powiedziałeś, jak to mniej więcej w sezonie wygląda, natomiast jeszcze chciałbym się zapytać, jakich właśnie środków w tym celu używasz? No przeważnie na drogi oddechowe jest to Orni Special z Deverda, a na kokcydiozę jest, zapomniałem ten środek jak się nazywa, ale to jest polski środek. Bajtryl. Bajkoks. Bo tak wszystkiego się nie spamiętam. Bajkoks dosyć mocny. No, dosyć mocny. Środek. No. I wtedy jak właśnie go stosujesz w sezonie? Na karmę. Przez na karmę. 3 dni. A przez 3 dni no, na karmę. Przez 3 dni. Niedziela, poniedziałek i wtorek. Bo uważam, że na antybiotyki to jest czas do środy. Do środy. No, już później nie ma sensu podawać, bo można tylko zaszkodzić, a nie pomóc. Tak jest. A teraz takie pytanie, bo powiedziałeś, że lubisz obserwować gołębie. No, czyli jestem powiedzmy, dobry. Powiedzmy, no właśnie, powiedziałeś, że jesteś w tym dobry. I dlatego chciałbym Cię zapytać, kiedy według Ciebie gołąb dochodzi do takiej formy? Czyli jak można to zaobserwować?
Znaczy, ale przed sezonem czy w trakcie? W trakcie sezonu powiedzmy, no trakcie... czy przed sezonem, może najpierw przed sezonem, a później... No w trakcie, przed sezonem, tak? Tak, no. No to w trakcie, przed sezonem na przykład, jeśli gołąb dostaje lekkostrawną jakąś karmę energetyczną, do tego dochodzi na przykład blitzform ze 2-3 razy w tygodniu, zrzuca gołą wagę, no bo wiadomo, już idzie lżejsza karma, zimne są noce, no to gołąb automatycznie chudnie. No, no i wtedy stopniowo taki gołąb tydzień, dwa tygodnie i dostaje formy. Już tak chodzą po godzinie, godzina 20-45 minut na oblotach, rano i wieczorem. No i wtedy jest ta taka forma. Jak jest gołąb zdrowy, to oczywiście szybko dostaje formy. A w okresie lotów, no to twierdzę, że jak gołąb przyjdzie z lotu na przykład ciężkiego i jest dobrze zregenerowany, czyli po locie na przykład dostaje miód z elektrolitem, czy tam z cytryną, różnie to robię, raz tak, ale coś tam zawsze daje. I jak gołąb jest dobrze zregenerowany po locie, no i dostanie na przykład w środę energię z brokampa, no to wtedy automatycznie widzę i lotowo karmę silniejszą, no to widzę automatycznie, że on wchodzi na obroty. Bo twierdzę, że cały czas, jak niektórzy to robią, że po locie dają ciężko karmę z grochami, bo oni myślą, że żeby ten gołąb wagę złapał i że on się odbuduje, to jest to błędne pod tym względem, że ciężka karma, gołąb jest wyczerpany, obciążone wnętrzności i ciężko karmę mu dać, to on walczy z tą karmą, zamiast się regenerować, oczyszczać, to on walczy z tą karmą, żeby ją strawić i przerobić. Czyli czas na to, żeby go jakby, żeby on nabrał masy, myślisz, że jest już w późniejszej części tygodnia? Dokładnie, bo twierdzę, że na przykład gołąb jak przyjdzie z lotu i jest na przykład tam, no mięśnia trochę spalił, to jeśli się dobrze zregeneruje, normalnie wszystko funkcjonuje tak jak trzeba, po 2-3 dniach, no to wtedy 2-3 karmienia dobrej karmy, czyli środa, czwartek rano i ten gołąb automatycznie nabiera wagi. Bo gołąb zdrowy, no to tak jak mówię, 3-4 karmienia i już jest w dobrej wadze. Tak jest. Jeszcze nawiążę sobie do tej rozmowy odnośnie łyżeczkowania, bo załóżmy, jak mamy taki tydzień lotowy i przychodzi końcówka tygodnia, przy lotach nawet 500 czy to karmienie ostatnie wieczorne, no, ono jest normalnie też na łyżkę? Znaczy na 500, no to my koszujemy gołębie gdzieś 18 godzina. W czwartek. No to czyli rano na przykład w czwartek gołąb dostaje łyżkę, a już wtedy jak zaczynamy koszowanie, dajmy przykład 18, 17, bo to różnie bywa, no to wtedy gdzieś o godzinie 15, 16 dostaje pół dawki lub 70% dawki. Aha. Nie napycham gołębie na lot, bo myślę, że to szkodzi, a nie pomaga, bo gołąb jeśli pójdzie w kabinę, to i tak on rzuci to. No u was jest trochę inaczej niż zazwyczaj się to odbywa, bo po prostu te 500-ki już są skoszowanym jakby dwudniowym wyprzedzeniem w stosunku do startu gołębi. A jeśli mówimy o takich lotach jak 300, lecicie w sobotę? Tak. Czy w niedzielę? Sobotę? Nie, w niedzielę lecimy. A, 300 w niedzielę? Tak, a w sobotę koszowanie. Czyli w sobotę koszowanie i tutaj teraz na taką 300, powiedzmy ten piątek, on też jest normalnie łyżeczkowany? No to tak, łyżeczka dostaje go rano w piątek i wieczorem w piątek. Jak jest z wiatrem, to w piątek może dostać 70% wieczorem, 80% to już jest różnie, ale ja zawsze gołębie karmię w dzień koszowania, nie? Do tej pory, na przykład rok wcześniej było to, że dostawały gołębie tylko rano. 50% karmy, 40% karmy, różnie to było, ale zawsze dostawały. W tym roku czy gołębie stare, czy gołębie młode dostawały dwa razy. Rano dostawały, bo były loty wymagające, rano dostawały pełną dawkę, a gdzieś godzina 14 po garści, żeby tylko się napiły wodę, bo no były loty ciężkie i zawsze jak ten gołąb się napije wody, to moim zdaniem jest to przydatne dla niego. Tak jest. A jeśli chodzi o elektrolity w hodowli na końcówce tygodnia, jakby na razie chciałbym zapytać, czyli w tym momencie już przed lotem, sobota, piątek? Nie, nigdy elektrolitów nie stosuję pod tym względem, że są to cukry. I twierdzę, że po takich cukrach gorzej gołąb ma pragnienie do picia, nie? I ludzie sobie sami na takie upalne loty strzelają w kolano, nie? Moim zdaniem gołąb odbudowany dobrze po locie, to za wiele mu nie potrzeba.
Czyli elektrolit jakby funkcjonuje tylko już... Po locie. Tak, po locie. Po locie, przed lotem nic. Tak jest. A jeśli chodzi... Jeszcze wrócę do tego karmienia, bo mówisz, że karma energetyczna, piątek cały dzień. Cały dzień, już tak. Powiedzmy, to jest przy lotach takich wymagających. Wymagających, podwiad, no. A czasem mówisz, że zrobisz na przykład lekko strawna, pół na pół. No to jest z energetycznym, lot tak. Lotowi nierówny, jak jest lot z wiatrem, potrafię dać w piątek samo lekko strawno. Jeśli jest lot na przykład bezwieczny, 60-70% energetycznej, 30-40 lekko strawnej lub super diety, coś tam dorzucę, no to już jest, wtedy zależy od lotu, tego się nie da opisać, bo nigdy nie ma takich samych lotów, takich samych wiatrów, takich samych dystansów i no nie da się tego po prostu zrobić, że jest tak, jak to ludzie plany piszą, i a te plany tak naprawdę ze dwa razy się ale sprawdza. Ale ty jakby też bazujesz na planie Tomka, więc powiedzmy, masz jakieś powiedzmy plan taki, do którego możesz się odnosić i go modyfikujesz jakby, nie? Znaczy plan jest taki, bardziej nie plan, tylko no doświadczenie Tomka, bo planu no raczej nie ma, tylko doświadczenie, no to doświadczenie jest takie, że podstawa to jest regeneracja gołębia po locie, później środek tygodnia karma lotowa mocna, żeby gołąb nabrał siły i zaczął dobrze trenować, no a koniec karma szybkościowa, czyli energetyczna. Energetyczna, tak jest. I właśnie chciałbym zapytać o tą końcówkę tygodnia, bo gdybyś mógł tak pokrótce powiedzieć, jaka to jest ta karma energetyczna, czyli co, tam jest powiedzmy, jest słonecznik, no jest się pojawia. Słonecznik, ale też słonecznika bardziej, nie dokładam, nie. Właśnie twierdzę, że też za dużo słonecznika nie może być, no bo jeśli będzie dużo oleistych, to gołębie i zaczną pierzeć i też oleje obciążają organizm. I niektórzy przesadzają z tymi różnymi oleistymi nasionami, no bo wiadomo, to jest żywy organizm, no a wątroba nie lubi tłuszczy, tak? Tak. Bo jak za dużo, to nie przerobi tego. Mhm. I właśnie chciałbym tu zapytać, czy jakby poza tą karmą energetyczną przy locie wysiłkowym jeszcze jakieś nasiona dodatkowo dokładasz? Nie, nie. Nic, a nie ma nic? Nic, żadnych tam kukurydz, bo twierdzę, że te karmy tak są zbilansowane, że tam wszystkiego jest tyle, ile potrzeba. No, a na przykład jeśli by trzeba było dorzucić na przykład, nie wiem, czy kukurydzę na jakiś maraton, czy 500, no to przy takiej obsadzie gołębi, dajmy przykład, co idzie 30 gołębi na maraton, czy tam 40, to ile tej kukurydzy by można było dosypać? No, no w sztukach trzeba byłoby liczyć. No w zasadzie tak. No, więc się nie bawię w takie rzeczy. Karmy są tak zbilansowane, że muszą gołębie dawać radę. Wiem, czyli rozumiem, że przy tej metodzie, którą masz jakby obraną odnośnie łyżeczkowania, te gołębie, powiedzmy, one cały czas muszą gdzieś trochę tego głodu czuć. Znaczy, uważam tak, że jak gołąb jest dobrze odbudowany i dobrze przygotowany na lot, no to tyle mu wystarcza. To tyle mu wystarcza. On po prostu, jak jest dobrze przygotowany na lot, to on przychodzi z lotu i on nie jest wyczerpany, bo gołębie po prostu tylko wyczerpane się zajeżdżają co lot, że słabiej, słabiej, słabiej. Jak gołąb dobrze przygotowany, no to on przychodzi 2 godziny i on jest, moim zdaniem, dobry na kolejny lot. Na kolejny lot, no. Można kłaść. Może nie psychicznie, ale fizycznie. O. Mhm. Tak, a jeśli chodzi o motywację, powiedzmy, w sezonie lotowym, tutaj rozumiem, że są wywózki i tak dalej, więc te gołębie z lotu się widzą. Jest to jakaś tam motywacja dla nich. Dokładnie. Natomiast poza tym jeszcze, jak w ogóle do tematu motywacji podchodzisz? Czy no, jakby angażuje on twój czas, czy raczej po prostu powiedzmy ta wywózka i to już jest tyle? Raczej się nie bawię w jakieś motywacje, bo podchodzę do tego tak, że dobry materiał to leci, a z osła nie zrobi konia wyścigowego, tak do tego podchodzę. I są gołębie, którym nie przeszkadza i nawet nieraz jest tak, że samica samcowi zginie, czy tam na odwrót, i ten gołąb dalej leci. On ma po prostu taki ciąg, jak na przykład ten samiec 80-32. Też jemu samica po trzecim chyba locie, jak się nie mylę, zginęła i mu to tam nie przeszkadzało. Ze 2 loty uderzył czołowo, dajmy przykład, w piątce na oddział, i dopiero później jakoś tam samicę sobie przygruchał i dalej miał samicę. I też leciał bez tej samicy dobrze i z tą samicą dobrze. Więc co takie gołębie, co im tam nie przeszkadza i ja se tam życia nie utrudniam. No właśnie.
nie motywuje. Po prostu robisz to w ten sposób, żeby one się dostosowały do tej metody, do tej metody, co ja mam. Odpowiada. Dokładnie. Czyli w ten sposób to wygląda. Teraz jeszcze chciałbym Cię zapytać, powiedzmy, na te loty, no bo powiedziałeś, że te loty dalekie, czyli no, lot narodowy Bruksela i tak dalej, no tu fajnie też te serie Ci wychodziły, poza seriami czołowe gołębie też. I tu jest kwestia zastanawiająca, no bo karmienie na łyżki i tak dalej, no, no. To zawsze się kojarzy z głodzeniem gołębi, bo na przykład jak komuś się powie, że karmi się na łyżki, to on po prostu to odbiera jako mało tej karmy i tak dalej. Natomiast ta porcja, o której powiedziałeś, 18-20 gram no, na tej łyżce, no to w zasadzie, tak jak mówisz, temu gołębiowi powinna wystarczyć. No, no tylko czy wystarcza mu na takie loty, tak jak na przykład 2-3-dniowa Bruksela? Znaczy, no 2-3-dniowa Bruksela, no to ten gołąb je w kabinie, no tak, ale... no to on karmę tam pobiera, no i gołębia, dajmy przykład, jak gołębie były chyba koszowane. Ale jesteś pewien, że on tam zje? No myślę, że stare gołębie doświadczone muszą jeść. Bo jeśli on, teoretycznie tak. No, jeśli on by nie jadł, to przez 3 dni on by nie dał rady przylecieć tyle kilometrów. Gorzej jest z gołębiami rocznymi, jak się koszuje tam na maratony, nie? Bo no, gołąb roczny po prostu jest tak jak i człowiek młody, nie? Gdzieś tam te stare go odegnają, tu go dziobnie, tam go przegna i te gołębie młode się nie napiją i dlatego duże odpady są na lotach 500, maratonach w gołębiach rocznych, a stare gołębie, moim zdaniem, one umieją sobie poradzić. Tak, no ale powiedzmy, czyli co, taką Brukselę mamy i Ty tak samo... Ja też tak samo robię. Szykujesz jak na maraton, załóżmy, normalny? No, tak jak na maraton normalny. Nawet miałem taki przypadek w tamtym roku, że no pierwsza ta moja Bruksela była, pierwszy raz wsadzałem i tak trochę, no nie wiedziałem jak to zrobić, no ale mówię, no co, lepiej jak na maraton, nie da ich się przygotować. Skoro dawały radę z maratonu dwudniowego na łyżeczkowaniu, no to muszę dać radę i z Brukseli. No i też trochę inaczej zrobiłem, bo przed koszowaniem tych gołębi, przed odjazdem do koszowania, a miałem 70 km dojechać do Ostrołęki, bo tam był punkt wkładań, to nakarmiłem te gołębie i za godzinę czy tam za 2 godziny je złapałem i no i pojechałem, zajeżdżam na miejsce koszowania, ja patrzę, a pełna klatka nażygana. No i też stwierdziłem, że to nie ma sensu karmić, no bo co z tego, że ja je nakarmiłem, jak one wszystko to wyżygały. No właśnie. No i to tak moim zdaniem jeszcze się utrudnia, no bo wiadomo, jakby gołąb nie zjadł, no to po prostu nie zjadł i tyle. A jak gołąb zjadł i wyżygał, no to jeszcze musiał zwracać tę karmę, podrażniać gardło, przełyk, gardło i moim zdaniem to się szkodzi. Ale każdy uczy się na błędach i na pewno w tym roku już tak nie zrobiłem, tylko gołębie, dajmy przykład, były nakarmione dzień przed koszowaniem. W dzień koszowania była tylko sypnięta garść, żeby sobie podziobały, napiły się i w karmie... I karmę, z tego co wiem, to chłopaki zadbali o te gołębie i jak pauzowali, no to karmili. W dzień koszowania, nie mówię. Jeszcze jedno pytanie odnośnie gołębi dorosłych, odnośnie samców, bo powiedziałeś na zewnątrz, jak rozmawialiśmy, że jeśli już się lotuje na niezłym poziomie, to samce od samic się niewiele różnią. No dokładnie. I powiedziałeś, że samce wymagają więcej pracy, więc chciałbym, żebyś to rozwinął. No ogólnie twierdzę, że samiec ma słabszą psychikę i że samiec musi mieć to cele, musi mieć ten swój taki, jakbym nazwał to, kącik. I on się tam bezpiecznie czuje, odpoczywa. A samica to, czy ona będzie u siebie w gołębniku, czy na wojlerze, to po prostu twardsze mają psychiki samice, a samcowi na przykład samiec się może szybciej zrazić, bo są takie gołębie, na przykład samce, że im to nie przeszkadza, czy jest samica, czy nie ma, ale takich gołębi jest 2 albo 10%, tak? A innym samcom, no, lepiej jakby ta partnerka wcześniej wracała niż ono. Właśnie, czyli, a tutaj powiedzmy, czyli samiec do Ciebie ma cały tydzień cele otwarte. Tak, dokładnie. Nie ingerujesz w ogóle, on ma tam spokój. No, dokładnie. I miskę też ma, kiedyś tam kombinowałem. Właśnie, miska jest normalnie. No, kiedyś kombinowałem zabieranie miski, w dzień koszowania wstawianie miski, ale to moim zdaniem, że to nie przekładało się tam na żadne wyniki. Rozumiem. Kamil, przejdziemy sobie jeszcze na chwilę do tematu gołębi młodych.
Chciałbym Cię zapytać, czy przygotowanie gołębi młodych, bo powiedziałeś nawet, że koszowałeś 60 gołębi, 30 potrafiło siadać razem z lotów konkursowych. No, nawet przeglądając listy konkursowe Waszego oddziału na młode, to widać, że te gołębie siadają masowo grupami. No tak. Chciałbym Cię zapytać, czy przygotowanie gołębi młodych, ono jest identyczne i można je porównać do przygotowania gołębi dorosłych na te loty sprinterskie do 300 km? No ja uważam, że z młodymi gołębiami trochę trzeba inaczej pracować. Jeśli są na przykład upalne dni, ciepło, no to nawet potrafię nie dać pełnej łyżki, tylko dajmy przykład, no wtedy idzie 16-17 gram, bo młody gołąb to ciągnie bardziej na głód, nie? Młody gołąb nie jest tak jak stary, że ma cele, że znosi jajka, tylko bardziej na głód. I bardziej podchodzę do tego, że gołębiami młodymi lotuje się na lżejszych karmach niż na gołębie stare. No bo gołąb stary musi przelecieć 14 czy 15 lotów, tak jak moje przeleciały, nie? A gołąb młody tylko 5 lotów. Więc no tak. Gołębia na przykład starego... Tak, tylko tu jest też perspektywa tego, że do młodego też nie chcesz zajechać, bo chcesz mieć na rocznego z niego, powiedzmy, pożytek. No, dalej, ale no to głównie ta przyczyna no to jest, że w dzień koszowania i gołębie młode dostają jeść. Aha. Czyli na przykład wolę czwartek, piątek ująć trochę łyżki, żeby one bardziej ssanie miały, czyli głód, aha, a w dzień koszowania, żeby ten żołądek i to wszystko funkcjonowało normalnie, sypnąć im żyć. A, no, a twierdzę, że jak tam się sypnie, dajmy przykład, garść czy tam dwie garście w dzień koszowania, to nie odgrywa takiej roli. A gdybyś mógł właśnie tak w skrócie opisać, na jakich karmach bazujesz w sezonie gołębi młodych właśnie? No są to karmy, podstawa to jest Prima. No najwięcej to idzie tej diety lekkostrawnej, oczyszczającej, ale jest do tego Elka jeszcze z MDM-u. Jest do tego Jerry Plus, ta lekkostrawna energetyczna. Jest do tego Spasonia, lekkostrawna, też uważam, że dobra karma. No i przeważnie te karmy, no bo tam wiadomo, jak jest jakiś ciężki lot, no to z 20% można dorzucić bomby czy tam zonty, ale przeważnie idą te lekkostrawne energetyczne. Czyli... Ale powiedzmy, mieszasz sobie jakieś proporcje tych karm i cały tydzień karmisz młode jednakowo? Nie, czy... nie. No właśnie. U mnie się właśnie to odbywa tak, że wedle danego lotu, czyli po locie, tak jak mówiłem, na gołębie stare jest ta dieta lekkostrawna oczyszczająca, to jest podstawa co lot, czy to stare, czy młode, a później są karmy dobierane do dystansu do lotu. No, przeważnie już wtedy środa, czwartek rano nie idzie karma lotowa, tylko wtedy idzie ta lekkostrawna energetyczna, bo gołąb młody to jest gołąb stadny, gołębie lubią grupami siadać i one muszą być lekkie, a silne. Czyli jakby, żeby tej wagi za dużej nie złapały. No, bo jak wagę złapią, to wiadomo, że to nie będą szpicowe konkursy i nie będzie siadać grupa, tylko po prostu te lżejsze będą uderzać, a te cięższe będą za nimi. A jak gołąb jest równy, lekki, to wtedy nie siada jeden, wytrzymuje, tylko parę na rękę. Większa grupa. No, większa grupa się trzyma. Jeszcze wrócę na chwilę do tematu gołębi dorosłych, do maratonów, bo powiedziałeś ciekawą rzecz, że uważasz, że na te pierwsze loty gołąb tutaj, powiedzmy, odgrywa bardzo dużą rolę, że ta suplementacja nie do końca według Ciebie. No. A jeśli chodzi o maratony, powiedzieli, że już trzeba pilnować, co się daje. I właśnie teraz kwestia tego przygotowania na maraton. Co się daje, żeby patrzeć w każdy dzień i tak dalej. Twoim zdaniem najważniejsze takie rzeczy na loty maratońskie, takie już powiedzmy. No trzeba pilnować na przykład, żeby podać jakąś energię. Ja i energię z Primy podawałem i energię na przykład z Brokampa. Nie, Probak dwójkę. A, wiem. Probak dwójkę. Tamtego nie podawałem, bo no jakoś u mnie to nie było rezultatu. Też próbowałem, ale aha, coś to nie dawało. Mówię o Probaku dwójce i energia z Brokampa. To o tych głównie, żeby podać, też trzeba obserwować po prostu wagę tych gołębi. Jeśli na przykład mają słabszą wagę, no to wiadomo, że oczyszczająca karma nie idzie na przykład niedziela, poniedziałek, tylko wtedy idzie tylko niedziela, a już w poniedziałek na przykład trzeba dosypywać lotowej karmy, żeby one pełne się zrobiły. Też na przykład aminokwasy można podać ze dwa razy na dwa karmienia. Toliamin na przykład stosuje, żeby po prostu ten gołąb szybciej dotlenił te mięśnie. Czyli od razu to toliamin na karmę. Na karmę lub do wody, no zależy
Zależy, co dodaje do wody, no to na przykład jak coś daje innego do wody, bo stwierdzę, że to jest potrzebne, no to toliamin daje na karmę. Jeśli coś innego podaje na karmę, to toliamin do wody. Aha, w ten sposób. Ten sposób. No tak trzeba to wszystko uzupełniać i to też mówię, ty nie masz sztywnego planu, tylko no człowiek musi się domyślać, konsultować i próbować, nie? Bo jeśli by wszystko było czarno na białym, to wszyscy by byli mistrzami, a mistrz jest tylko jeden. Tak jest, oczywiście, no. Dokładnie. Także trochę sobie porozmawialiśmy o tym, jak to u Ciebie wygląda. Jeśli chodzi o sposób prowadzenia, jeśli chodzi o motywację i tak dalej. Teraz zahaczymy jeszcze o jeden temat, ostatni temat w dzisiejszym materiale, czyli o temat aukcji. No. Bo na aukcji znajdą się gołębie z Twojej hodowli. Za chwilę powiesz, co to będą za gołębie, z czego będą się wywodzić. My część rodziców tych gołębi prezentowaliśmy już przed chwilą, jakby wcześniej, bo to są gołębie z lotników. Natomiast kilka słów na temat tego gołębia, który będzie na pozycji numer 1, czyli tego samca z 21 roku. 3703, tak. Który w tamtym roku był lotnikiem i w oddziale, i w rejonie, i w okręgu, i w regionie. No dokładnie, no był, no jest to gołąb kapitalny, no kapitalny rozpłodowiec nawet, bo mimo tego, że on był lotowany na gołębniku z suchego, no to jego jajka były przekładane pod inne gołębie, no i też młode w tym roku super sobie radziły. Aha. Też 4x4 na przykład, obydwa miały 4x4 i też czołowo siadały z niego. Jego na przykład matka w tamtym roku, w 22 miała na 10 albo 11 wkładań, 9 konkursów, była w drużynie IC i maratonie. W maratonie miała, jak się nie mylę, albo 11 albo 12 koeficjent w maratonie, z czego chciałbym podkreślić, że ona z trzech maratonów miała 11 koeficjent, bo w tym roku też z ostatniego maratonu usiadła pierwsza na rejon. Więc to taka rodzina, która jest uniwersalna, no i radzi sobie wyśmienicie. I też to samice dałem na lot 950 km, bo chciałem po prostu, żeby gdzieś tam jeszcze usiadła czołowo, no to moim zdaniem to byłby wynik na pierwszą trójkę, piątkę w Polsce, no bo jakby dajmy przykład, zrobiła, no tak, na pewno. No, zrobiła ze dwa konficent czy tam jeden, a ona dzielna do tego była, że tam siadała czołowo na rejon, bo siadała tak, czwarta, jak się nie mylę, na 11500, 14 wtedy, tylko już nie pamiętam na ile gołębi, no i w tym roku siadła pierwsza na rejon, też nie wiem tam na ile gołębi, no ale myślę, że dużo. Tak jest, no to można powiedzieć, że jego mama już swoje osiągnięcia jakby udowodniła. Dokładnie. Szkoda tego jednego lotu mógłby być naprawdę rewelacyjny wynik w maratonie. Natomiast odnośnie jego jeszcze kilka słów, bo on 11 konkursów jako roczny w zeszłym tak. roku. No, co dawało mu to drugie miejsce w Polsce, byłby drugim gołębiem w Polsce, no ale po prostu... W gazetce, tak. Tak, Tomek mi to wysłał, ale się spóźniłem tam 2 tygodnie i... Tak, ale jeszcze odnośnie regionu, bo on w regionie był też drugim lotnikiem. Też był pierwszym lotnikiem, no. W regionie. No, nie było dla niego rywala, tylko następne gołębie już miały mniej konkursów. Aha, czyli on był jedyny, który miał 11. Jedyny, który miał 11 konkursów. Pierwszy w oddziale, drugi, pierwszy w okręgu, pierwszy w regionie. Wszędzie był pierwszy i drugi byłby w Polsce. No to szkoda, że nie zgłosiłem, ale... Nie zgłosiłeś, dokładnie. Życie się na tym nie kończy. Tak jest. A jeśli chodzi o te gołębie, które... Młode, które będą na aukcji dostępne, to będą też gołębie z lotników. No to będą gołębie z wybitnych gołębi, tam wszystko będzie w rodowodzie opisane, no ale z przypadków nie dawałem, tylko z takich lotników, co nie jednego roku w tym roku, że były lotnikami, no tylko były i w tamtym roku lotnikami czołowymi, jak nie oddziału, to okręgu albo regionu. Z takich gołębi dawałem, no i przeważnie dawałem z takich rodzin, co te gołębie lecą u Tomka, u mnie i u wielu innych hodowców. Tak jest. Każdego z tych gołębi będzie można sobie zobaczyć na portalu aukcyjnym naszym. Będą zdjęcia naturalne, będą rodowody, wszystko w rodowodach będzie opisane. Wszystko będzie opisane, także... dokładnie, bo tak jak się rozmawia, no to tych gołębi, jak Radek widział, no to o podobnych wynikach to było dużo. To nie był jeden gołąb, tylko tych gołębi było o podobnych wynikach dużo, dużo więcej i tak wszystkich nie pamiętam tych koeficjentów, bo nie chcę tu wprowadzić błąd, a w rodowodzie będzie wszystko opisane. Na pewno będą gołębie
z najlepszych rodzin i z najlepszych lotników, takich, co przez 2 lata powtarzały czołówkę. Tak jest. Także my wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z aukcją. Jak oglądacie ten film, to na pewno aukcja już jest dostępna na stronie. A ja dziękuję Ci, Kamil, za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszą rozmowę. I tak jak powiedziałeś, imponujące jest to, że po prostu tych gołębi, nawet jak przeglądaliśmy sobie wyniki tutaj, jest bardzo dużo takich, które powtarzają, regularnych. Dokładnie. One mogłyby się wymieniać w kategoriach, a kategorie nie zmieniałyby się zbyt dużo. Dokładnie. No dlatego chciałbym dodać, że kategoria A i kategoria B w okręgu po rozłożeniu też jest pierwsze miejsce tu i pierwsze miejsce tu. Tak. I chciałbym dodać, że jeśli bym złożył na maksa kategorię A, to bym był drugi w regionie łódzkim. No a postawiłem na kategorię B, niestety jestem trzeci. No ale... Ale to cały czas podium. Ale to cały czas podium i po prostu... No wszystkiego człowiek nie przewidzi. Bo tak. Jakby przewidział, to by 6 w to flotka trafił. Dokładnie. Także tym miłym akcentem sobie zakończymy. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę i gratulacje przede wszystkim, no bardzo udanego sezonu i żeby ten kolejny był chociaż jeszcze trochę lepszy. No, żebyś dobrze wybrał kategorię po sezonie. No, na pewno takiego samego jak ten nie będzie, może być albo lepszy, albo gorszy. Tak jest. Także dziękujemy wszystkim za oglądanie, pozdrawiamy i dobry lot. Dobry lot.